Okej, okay, witam wszystkich na spotkaniu z Temetem Nosce na temat piramidowania pozycji. Będzie tu przedstawiona metoda Temeta, ale na samym początku jeszcze kilka słów organizacyjnych. To co tutaj powiemy i to co usłyszycie, to tylko i wyłącznie nasze zdanie. Ryzyko zawsze istnieje, także Musicie brać to pod uwagę. Musicie, musicie wiedzieć, że po prostu możecie zaliczyć bankruta stratę, a nie tylko zyski, jak to próbują przedstawiać niektóre osoby. Powiem tylko w skrócie, na czym polega piramidowanie. Piramidowanie to głównie dokładanie do pozycji zyskownych, czyli w ruchu wzrostowym tutaj cały czas otwieracie pozycję long. Jeśli rynek cofa, no to musicie wychodzić z tych pozycji. Czyli jeśli tutaj mielibyście już dwie pozycje long, rynek może tutaj cofnąć. Natomiast już przy trzech pozycjach w tej sytuacji, jeśli rynek cofnie, no to z plusa w pewnym momencie przechodzicie na minus i z piramidy wpadacie w grid strat, tak pokrótce mówiąc. Czyli musicie mieć taki punkt, gdzie ewakuujecie się przynajmniej z jednej pozycji, pozostając później na dwóch otwartych pozycjach. Tak, w kwestii organizacyjnej. I żebyście tutaj prawidłowo prowadzili te pozycje i wiedzieli w ogóle, o czym my mówimy, czyli o piramidowaniu, właściwe prowadzenie pozycji jest bardzo ważne, bo każda niepilnowana piramida przychodzi po pewnym czasie w grid, strat. Co do ogólnie narzędzi, to już tutaj mogę Wam pokazać, że na tej popularnej platformie MT4 jest taki wskaźnik jak AXP i możecie go użyć, jeśli chodzi właśnie o zliczanie wielkości całkowitej pozycji, bo w piramidowaniu czasem będziecie mieli sytuację, gdzie będziecie mieli 10 pozycji long. Ten wskaźnik wam zliczy, wyliczy wam średnią cenę, będziecie wiedzieć, ile macie otwartych, wielkościowo sumarycznie pozycji, ile jest obecnie profitu na tych pozycjach, także. Pod właśnie takie typowe śledzenie, no to jest bardzo dobra, właśnie możliwość, łatwe narzędzie do tego. O czym my w ogóle dzisiaj będziemy mówić? O bardzo trendowym instrumencie, jakim jest Dow Jones 30, który to w ciągu ostatnich dwóch tygodni wzrósł o 4300 punktów przy korektach wielkości tutaj ta pierwsza ma 825 punktów, ta druga ma 760. I teraz najważniejszy warunek, który rynek musi spełniać, żeby brać go pod uwagę przy piramidowaniu pozycji, to korekta dzielona przez swing musi być poniżej 20%. Czyli tutaj w tym przypadku 825 punktów wynosi korekta 4300 cała wielkość tego swingu jak na ten moment. I jest to około 19%, także ten rynek jest bardzo dobry do piramidowania, do w ogóle rozgrywania jakichkolwiek piramid. Jeśli mielibyśmy 25%, no to jeszcze byłoby to w miarę. Powyżej 30% już są inne, lepsze metody do rozgrywania. Po prostu lepiej poczekać z korekty na rozgrywanie takiego ruchu. Kolejna rzecz. W tym ruchu mieliśmy jeszcze ten ruch. I jeśli Wam się wydaje, że ten jest bardziej trendowy, no to zauważcie, ma 2900 punktów ten tutaj, korekta ma 570, no i wartości są podobne, nawet gorsze 19,7%. Także takich rynków szukamy. Ktoś powie, że teraz widać, że to już jest historia, ale nie widać było tego wcześniej, czyli już na podstawie właśnie takich ruchów, które były trendowe, tego pierwszego. Czy też tego drugiego, można było stwierdzić, że kolejny ruch też będzie trendowy. Na rynku ogólnie jest taka cykliczność, okresowość. Tutaj Temet też może więcej o tym powiedzieć, czyli Larry Williams się kłania. Co do Temeta, to na grupie traderów prowadzi swój wątek własny. Ogólnie nasza polityka jest taka, że jeśli robimy wątek zbiorczy, ja to od razu nazywam taki, Pierdolnik, gdzie każdy może wszystko napisać. Wręcz są kłótnie w takich wątkach. Ktoś ma pozycję long, ktoś ma short, mogą się kłócić wzajemnie. Natomiast wyjściem z tego jest właśnie taki wątek własny, gdzie można przeczytać, co dany trader, co dana osoba ma obecnie za pozycję. I najważniejsze jest to, że jest pełna ciągłość transakcyjna. A tak naprawdę na miastka tej ciągłości, bo pełnej ciągłości transakcyjnej, możecie szukać tylko i wyłącznie na trading skillu, który jest z pełnym podglądem przez okres 8 tygodni. Także tutaj są dość twarde zasady. Temet założył wątek październikowy 13 października i systematycznie go prowadzi. W tym wątku możecie przeczytać sobie, z czego korzysta. Dzisiaj będzie właśnie o tym więcej od samego Temeta. Tutaj mamy przykładowy screen, gdzie no w sumie są zamknięte już te pozycje prowadzone przez Temeta, czyli pozycje long. I jak Temet tutaj mi mówił, zamykał już w piątek, jak też w poniedziałek. Już mamy w tym tygodniu nowe rozegrania. Tutaj mamy wykres balansu z konta już po zamknięciu pozycji. Natomiast ostatnie kilka miesięcy, wręcz praktycznie okres całego roku wstecz, macie tutaj na Dow Jones 30. Także nie jest to byle co, bo jest to złapanie takiego ruchu o 3000 punktów. Mniej więcej złapanie 1 trzeciej z całej zmienności rocznej w ciągu tak naprawdę dwóch tygodni. I teraz... Oddaję głos temetowi. Temet tutaj może udostępnić ekran, także poznajmy metodę temeta. Cześć Paweł, witam ekipę. Cześć temet. Przejąć ekran. Pewnie, możesz udostępnić. No akurat tak się składa. Ja też postawałem też lokalnie, że jesteśmy bardzo blisko tutaj limit shortów u mnie, także w razie czego stopy są. Ja tutaj po 27 punktach na pewno zdaję 1 trzecią, tu mamy trzy pozycje, to jest w sumie jedna główna. Ona jest tu plus parę punktów, minus parę punktów, to nie jest grid, to jest po prostu w razie czego, gdyby tak jak teraz to nie złapało, ale nie chcę skupiać się na obecnej pozycji, chociaż no tak po prostu trafiło. Powodem tego limit shorta jest właśnie tutaj VWAP, tak. Bo tutaj wrócimy do tego, mamy linię trendową, tak, która jest testowana, Mam tutaj halfway baka, ale do tego większego obrazu jeszcze sobie tutaj wrócimy, tak? E, także witam. Słychać mnie? Dobrze? Tak, tak, Ej, tak, tak. Wszystko Chcę pokazać? Super. E, także, jak wiecie, e, po pierwsze, Paweł, dziękuję za zaproszenie. E, od lat staram się udzielać na polskiej scenie, tak, jestem fanem. E, jeszcze zanim chyba przyleciałem do Polski. Jak najbardziej tutaj polecam metody stosowane przez i promowane przez Pawła Szwajcara. One w znacznym stopniu inspirowały mnie do tego, żeby, no już prawie, już prawie limit. Słuchaj, ja tego nie wymyśliłem, tak? Jeżeli tutaj będziemy mieli reakcję na 27 punktów, muszę no troszkę... No jesteś tego, w tradach, no to musisz no, pilnować tego. Pilnować, tak. Teraz właśnie te limity są aktywowane, czyli mając to powiedzmy gdzieś tutaj na uwadze, ja tylko ustawię sobie na plus 27 punktów TP1. Jakbyśmy na przykład jednak mieli tutaj zareagować, bo jeżeli przestrzelimy teraz te poziomy, to jestem out, bardzo szybko, tak? Jeżeli tutaj będziemy, teraz mamy TP1, czyli jedną trzecią ściągnę, stopy wtedy przesunę z minus 27 punktów, tam powiedzmy trochę więcej, na minus 9, czyli matematyka vorteksowa Tesli, Jeżeli, tak akurat wyszło, jeżeli tutaj dojdzie TP1, to ja zaraz podsunę tę stopę trochę ciasniej że później przetrwać retest, jeżeli mielibyśmy iść dalej górą. Także to nie było planowane. Tak akurat wyszło tak, że w momencie otwarcia tutaj streama mamy pozycję. No i ok. Tak, jeżeli wchodzimy górą, no to ja osobiście wiadomo, używam Harvesta, Także w razie czego mogę sobie kliknąć. Jeżeli nacisnę C na klawiaturze, to zamknę mi wszystkie pozycje. Jeżeli nacisnę E, to podsunie to, to, to pozycję o minus 9 punktów, także naturalnie jest to jakiś szybki ruch. Także no, no tak, co się dzieje, czyli widzicie tu pewne narzędzia, przybliżmy sobie tutaj jako że, no po prostu słuchaj, no, grupa traderów, mamy tradera, tak. Eee, proszę bardzo, w ulubionych Fixed Range Volume Profile, co tu się dzieje. Czyli widzimy, że mamy tutaj podbicie pod vwap ja te mogę Wam pokazać może też Dlaczego jestem zainteresowany tym tradem? No, jest to bardzo, bardzo ciekawe. To jest praktycznie idealny sztorm, czyli mamy tutaj tą podwójną M symetrię, tak? Tutaj mamy diament, tak? E, jakaś reakcja jest. Tutaj mamy akurat punkt kontrolny, ale z tego określonego ruchu, czyli tutaj e, mówiąc o pierwszym narzędziu. Sorry Paweł, ale po prostu no dostaliśmy trade na otwarciu. Nie, <laughs> e, bez problemu, tutaj możesz wszystko pokazywać. E, tematu także. A mnie no ciekawe, jeszcze to jeszcze, jeszcze, jeszcze jest OK, jest OK, jest OK. okay. 12,21 punktów. A dwa weszły z trzech. Jednego nie zapało. Także e, ja usuwam w takim razie tego limita, który nie wszedł. Jeżeli dostaniemy 27 punktów, tutaj, to będzie połowa zamknięta. O, pięknie, pięknie. Ja tutaj zamykam połowę. Stopa przesuwam. Zobaczcie to. Harvest. Naciskam literkę E. Skrót kaweturowy. Tyk. Minus 9, czyli troszkę ten. Dajmy go tu. Dobra. A powiedz tylko, na, w jakim celu zrobić takie skalpy? Krótkie. To nie jest skalp do końca. To jest e, e, bardzo fajny trade. No dobra, setup, no, ale wygląda jak skalp. Znaczy, e, wszystkie moje wejścia z reguły są skalpami, jako że ja używam wejść jako narzędzia do kontroli ryzyka. I e, e, tutaj jest pytanie: morfo morfowanie skalpów w swing. Jeszcze raz? Jakiej platformy używasz? Do handlu? No nie wiem. Do wszystkiego. Do handlu, do analizy. Czym się sugerujesz? No to właśnie o tym jest ta prezentacja, także bądź cierpliwy. Powiedz mi, gdzie mam dostęp do czata? A widzę. Gdzie tutaj mamy czat? Widzę czat, ale żeby go otworzyć. Tu po lewej gdzieś mam? Bo chciałbym widzieć, tak? Żeby być w komunikacji. 31 wiadomości. A, ok. Z prawej strony na dole już Publiczny, public, ok, ok, ok. O, witam, ekipę. Tak, stasiek Krzysztof, tak. Trochę jest ludzi, tak. Ksawery jo, jest. E, Oko Horusa tak. Ramzes, Ksawery też tutaj mocno piramiduje. I czymoku 2.0? Kto jest z nami? Adam Ambrajski, witam. Jak najbardziej. Czyli ten, ten trade już nas nie skrzywdzi, to jest ryzyko zdjęte, jednocześnie. No, wiadomo, tak. Do logiki wrócimy za chwilę. To jest to totalny przypadek, że akurat wszedł nam short. Ale nie ciekawi ogólnie. Robisz takie dready, żebyś miał free risk później. Czyli wchodzisz ale w to do dodaję, do ale ściągam tylko część pozycji, jedną trzecią, i te, ale jak idzie, to dodaje cały czas. Po prostu tutaj chodzi o szczebelkowe e, zarządzanie pozycjami i piramidy funkcyjne. Czyli większość z was jest przyzwyczajona do piramid blokowych. Czyli co pewien okres dodajemy, Powiedzmy blokowo, tak? Uważam, że gdy mamy na przykład cienki profil wolumenowy, gdy są pewne warunki trendowe spełnione, to jest idealna metoda, ponieważ w piramidzie funkcyjnej nie dostaniemy wejścia. Jednocześnie, budując pozycję w ciągu kilku tygodni, tak, no, rynek no, to, to nie jest kreska, tak, on nie idzie w prostej linii. Ten rynek z reguły ma jakieś tam korekty, ma jakieś setapy, tak? A przy użyciu danych, narzędzi, tematyki, którą tutaj. Powiedzmy, pokażemy. Zrobię case, czyli zaprezentuję styl piramidowania funkcyjnego, czyli co setup, tak, co trader to obyczaj, na korektach, na breakoutach, jakby mając listę np. z wachlarza zagrań różnego typu, tak, zależnie od rynku, możemy wchodzić w różny sposób. Także tutaj na wszystko jest sposób, Tutaj, co trader to obyczaj, jak najbardziej szanujemy różne sposoby podejścia. Absolutnie uznaję agresywne budowanie pozycji. Jednocześnie uważam, że nawet dobra inwestycja powinna być dobrym tradem, czyli nie uznajemy przetrzymywania strat. Gdy piramida wchodzi w grid, to jest no go, to jest no grid zone. Absolutnie zgadzam się tutaj z Pawłem Szwajcarem, jeżeli. Chcecie podążać tutaj powiedzmy nurtem tego, co mówi Trader Tom, co mówi Paweł Szwajcar, co ja też tutaj będę starał się promować. To zarządzanie ryzykiem jest kluczowe, czyli mamy link i yang, mamy wejście i mamy wyjście. tak? Wejście daje nam kontrolę ryzyka. Jeżeli ktoś na przykład ma problemy z przetrzymywaniem strat albo z precyzyjnymi wyjściami, to jest na, na pewno powinien to ćwiczyć. A wyjście wtedy daje nam kompletną nagrodę. Ja to nazywam dźwigniami czasoprzestrzennymi, czyli podejmując mikro ryzyko, mając duży plan na makroskali, tak? Tutaj oglądałem się wideo, jak ludzki mózg ma podobną strukturę do całego wszechświata. To jest bardzo podobne, czyli u mnie każdy trade jest skalpem, nawet swing. Czyli ryzyko zawsze ciasne, jasno określone. Ja na harweście mam z góry ustawione, zawsze. Na ten moment nadałżą się twardy stop, jest 27 punktów. Jeżeli w nam skacze, zmienność skacze mocno, jest prosta zasada: WIX w górę, rozmiar pozycji w dół. Wtedy, używając matematyki forteksowej Tesli, zwiększam stopa o trzykrotnie, tak, do 81 punktów i zmniejszam rozmiar pozycji o do 1 trzeciej, czyli wtedy to samo ryzyko monetarne, ale wtedy tą zmienność jesteśmy w stanie ok, uznać. Tutaj nie ma takiej potrzeby, akurat polowałem na to od, no, no było postowane, także nie wiadomo, co z tym będzie, czy to pójdzie dalej, czy nie. Będziemy analizować, ale po prostu totalny fuks. Akurat nie wiem, Paweł, ty specjalnie zrobiłeś? Ustawiłeś mi rynek pod szorta. Wiesz mnie to cieszy, tak? A mnie trochę dziwi, że shorty bierzesz na Dow Jones 30 jak negatywny sentyment to ma Nazda. Zobacz Nazdau, co to jest. To prawda, to prawda. Jakby i to się utrzymuje już od A, czterech bardzo, Słuchaj, Powinienem być w Nazdaku i teraz Ksawery się odezwie. Mamy tutaj na streamie kolegę, tak? Oko który, no jak najbardziej, ważna zasada. Dlatego też mam tam miałem tą piramidę na Dow Jonesie, że bierzemy longi na najsilniejszym rynku, a shorty na najsłabszym. Czyli tutaj masz stuprocentową rację. Ten short jest zły. Pomimo, że płaci, to on powinien być na Nazdaku. 100% zgadzam się z Pawłem i na, na, jestem na 100% pewien. Że Xaveru u nas na streamie ma właśnie shorta na tym zdaku, Także zobacz, tu masz wymienność, jakieś value area low, tak? Czyli po prostu dołek podświetlony, strefy wartości. Ten short na zdaku jest dużo lepszym shortem niż ten DJ. Ja się przygotowuję, Paweł, pod naszą prezentację, tak, cały dzień. Także łapiesz mnie, naprawdę, i, i logicznie masz rację. Ja po prostu też znam ten rynek i czekałem na wiua, pamiętam tam limity, bo wiesz, jestem wkręcony w tego DJ-a, mocno go czuję. Ale sam short powinien lepiej wypłacić na Nasdaqu. 100%, nie? Xaver jak tam, no? Piramida short, bo tutaj mamy, powiedzmy, aspirującego e, faraona. No i Xavery, co? No zapraszamy na terytorialny z 8, nie? Wyzwanie, no chodź, no, pobijmy się trochę, tak? E, jak najbardziej. Jestem fanem tych turniejów, ale nie do końca o tym chcemy dzisiaj mówić. Także zaczęliśmy od trade'a, co jest nawet fajne, tak? Jeżeli ktoś po prostu zanim, widzi, zanim zdążyliście mrugnąć, my już, my już robimy hajs, to jest o tyle śmieszne, że dojdziemy do tych metod od dużego obrazu do małego. Także. okej, okay, sawery tutaj. Ale te metody nawet są takie platformy jak chyba. Nie, brokerzy. Active Trades ma takie instrumenty. Parowane Dow Jones kontra Nasdaq, Dow Jones kontra DAX. I tam a, od 4 tygodni ciekawe. widać, że jest mocny trend na Dow Jonesie kontra a To w jaki sposób doszliśmy do tego, żeby wybrać najsilniejszy rynek z koszyka? Też wrócimy do tego. Nie? Bo kwestia właśnie tego sentymentu, no to dużo daje. Powiem ci, że na rynku krypto, jak zobaczysz, coś rośnie mocniej niż szeroki rynek i znajduje się w konsolidacji no to następny dzień może być wyższą przy poprawie sentymentu na szerokim rynku. Słuchaj, ja ci Paweł jestem w stanie praktycznie zagwarantować, że dzisiaj tego nie skończymy, nie? ponieważ nawet nie zaczęliśmy. Tematem dzisiejszego spotkania jest zupełnie coś innego. To, że akurat nam tutaj mamy trade, ok, on jest zabezpieczony już mnie nie skrzywdzi, także ja się nie chcę na nim skupić, bo tak samo było wcześniej, siedzę tutaj Hadluję tak a patrzę mamy to spotkanie także kilka lat temu rodzice zabrali mnie na obiad z pewnym profesorem chemii i fizyki on zapytał mnie się maciek nie masz żony nie masz dzieci jaki jest twój sens życia i w sumie złapał mnie tak off guard czyli na spuszczoną gardę i mówię panie bruno gromadzenie wysokiej jakości wiedzy i dzielenie się nią z jak największą ilością osób, aby one mogły polepszać swoje byty, wydaje się zacnym celem. I miałem to z tyłu głowy cały czas, jakby Bruno, to w sumie stwierdziłem, kurde, to jest faktycznie zacny cel. Ile my tu jesteśmy na tym świecie? Kilkadziesiąt lat. No to poszedłem za ciosem. Także tutaj to jest jeden z powodów, dla którego to robię. My tutaj nic nie sprzedajemy. Konkretnie chyba staramy się. Zwiększyć waszą świadomość rynkową, tak? A że ostatnio poszedł taki e, jakiś super nowa strzał tak? z obrzeżywczego świata, który przeleciał przez Ziemię, być może to jest e, okazja na to, żeby zwiększyć swoją świadomość rynkową. Także ja wam pokażę, jak, e, w jaki sposób m, będziemy dochodzić do kolejnych 18 swingów przez następne 3 lata, które ja będę publikował w wątkach własnych na grupie traderów w sezonach. Jesień, zima tego roku, później wiosna, lato, jesień, zima 3, później wiosna 4, lato, jesień, zima 4 i powinniśmy w teorii zbliżyć się do wolności lub bezpieczeństwa finansowego wszyscy razem w okolicach wiosny, lata, jesieni, zimy 2026. I powiedzmy, no, no, te 3 lata, ok. Plus minus jeden rok. Sposób w jaki to robimy jest dosyć ciekawy, ponieważ ja jestem prawie mądry, ale jestem wystarczająco sprytny, żeby słuchać ludzi mądrzejszych od siebie. Między innymi takiego Pawła Szwajcara, który tutaj promuje piramidowanie i budowanie zysków. I bez wprowadzenia tych konceptów na polską scenę, no to nie byłoby nas tutaj tak naprawdę. Nie byłoby grupy traderów, nie było nic innego. Także Paweł, na początek dzięki. Jest kilka innych osób, które zasługują na kredyt. Jak już mówimy o tym, to jednym z nich jest Marcin Mądrzak, bo jak widzicie, ja jestem w stanie patrzeć sobie, rozmawiać sobie z Pawłem, patrzeć na wykres, mieć klikniętą metę i w razie czego nacisnę piątkę i mi na przykład Harvest załknie jedną trzecią. A jak miał Pada tutaj, to mogę nacisnąć przycisk na Padzie. Adek Szlęk tutaj właśnie podpiął sobie, pada pod Harvesta. Możemy kiedyś nagrać po prostu wideo, gramy na Padzie. Jak najbardziej jestem za tym. Także tutaj Marcinowi Mądrzakowi też. Należy się kredyt za stworzenie tego programowania. Nie dla grupy traderów marcin totalna zniżka. Tam się jakoś dogadajcie. Jestem za tym. Jak widzicie, tutaj promujemy narzędzia, promujemy tematy, które no dają jakąś nam przewagę, ale skupiamy się na pewnym tradzie. tak? I tym tradem jest. Nasza już sławna teraz piramida Long, tak? Czyli. Widzimy tutaj jakoś z dołków, było coś brane, tak? I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Powiedzmy, tam są podwójne, OK. 12 stopni piramidy, tak? Eee, i... Czekaj, czekaj. Ja będę ci takie pytania zadawał. Ja tu widzę 7 stopni, czy tam 6. Juh. Jak zobaczysz zaraz listę moich transakcji, to zobaczysz, że tych Aha, stopni było tak naprawdę set, tak, w różny sposób. Czyli tutaj. A czy ja... wiecie, tam jakiś no. diament jest, co tam jest. Tak, tak, to, tak. To, tak. To, okay, oni zbili ten diament, ale no, diament jak najbardziej jest wzorem zawrotkowym, tak? Można z wybić z tego, co Jest daję. Ja się nie przejmuję rękiem, bo inaczej nie zrobimy prezentacji, tak? Bez znaczenia. Ja tylko powiem, jak trzymałeś w ogóle tę pozycję long, było chyba no, 31 800, to nie, nawet, no to chyba tyle było. To ci mówiłem, do jakiego targetu chcesz to trzymać? A ty mówiłeś, że nie masz targetu wyżej, cały czas wyżej. Też mówiłem, żeby stopy wybierały, tak? Czyli te wszystkie Fibonacci, tak, jakby rzeczy, po prostu moim celem były stopy tych tutaj gośćków. tych mhm. na Fibo 61. Tak, 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 czyli klasycznych klasyczny. klasyczny wystawi, to ja to lubię grać przeciwko temu, jakby yy, wiadomo z jakich powodów, także ja bardzo lubię polować na stopy właśnie tutaj naszych ulubionych maskotek tak PST. Yy. <grym> <grym> <Takie> <grym> mam po prostu hobby. Nie? Yy. I dlatego takie sobie targety daliśmy, ale mm, przyjrzyjmy się procesowi od początku, czyli OK, tutaj mam jakąś piramidę i jeśli chodzi o dokładniejszy sposób jej prowadzenia, tak, w jaki sposób ona wyglądała na mniejszych interwałach, jak najbardziej wrócimy do tego, przyjrzymy się temu. Wszystko jest opisane tutaj w moim wódku własnym, tak, czyli tutaj mamy akurat wykres godzinny, mniejszy, tak. Czyli widzimy, że piramida zaczęła być budowana gdzieś tutaj, a dlaczego? Ponieważ TMT, tak, czyli powiedzmy Temet, Maciek. Jako dobry wujek, oczywiście prowadzi ekipę, tak? Czyli mamy tam jakiś swój serwis, sobie działamy, tak? Ja się stara, robię jakieś lekcje, coś i no, mój trading na no, tym mocno cierpi. Także będę sobie w tej ekipie, tutaj nasz kolega Adam Habrajski, i już tutaj chłopaki mieli logiki stąd. Także ja nie jestem szkoleniowcem, robię to dla draki, ale jednak wyniki chyba uczniów, bo nie wiem, czy tak to nazwać, no Adam, no, ma, ma złapane, tak? I dalej trzyma. To jest ciekawe. Ja po prostu zamknąłem na PNL, czyli na profit and loss, tak, żeby po prostu ten zysk już tam, 3000%, to był jakby szalony. Dlatego po prostu powiedziałem sobie, że poniżej, jak spadnie poniżej pewnego poziomu, później już zamykam, ale Adam tutaj ma komfort, tak, bo sobie testuje i nadal trzyma tę pozycję. Także tutaj kampania zaczęła się już od 13 października, i zaraz wrócimy, dlaczego w ogóle ta data i e, tak jakby obrazując to, co już zrobiliśmy, wrócimy, przeniesiemy się troszkę w przestrzeni do początku tego roku i zobaczymy, jak będziemy podchodzić do roku 2023. I zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać przez następne 3 lata. Jeżeli polegniemy, no to będzie to publiczna porażka. No i tyle. Ale jeżeli statystyki ma się stać zadość, jeżeli faktycznie tutaj jest coś na rzeczy, no to jesteśmy na jednym wózku. Nie będziemy ja o was nie będę brał więcej żadne szkolenia nic takiego ja dla własnej satysfakcji dla wsparcia grupy traderów i po prostu to jest nasza podróż jako traderów jak najbardziej jestem w stanie wykonać taki eksperyment także warto tutaj subskrybować grupę traderów jeżeli to wideo wyjdzie to jak najbardziej na swoich kanałach też mogę je wrzucić jako kopię żeby dodatkowo osoby powiedzmy zainteresować grupą tak w sumie drugą największą grupą Traderów, a specjalistyczną pierwszą, największą, bo wiadomo, TTS to, to jest jakby publiczna, tam private token, tak. I jeśli chodzi o ludzi handlujących, okej, okay, są wyjątki, ale raczej GT w moich oczach przynajmniej jest tą największą. Także tutaj, chłopaki, już mieli longi. Ja się budzę wtedy rano mniej więcej gdzieś tutaj. Czyli mamy tutaj, powiedzmy, jakiś trend spadkowy, wybicie. Powyżej H4 Kijuna, ludzie, którzy lubią Ichimoku wiedzą, że to jest linia bazowa, tak, w metodologii na oko, ale to odbywa się też w pewnym punkcie w czasie, czyli to mamy październik, akurat po... Zaraz do tego przejdziemy. Także moja przygoda z tym trade zaczęła się gdzieś tu. Później. Tylko przerwę ci. Na czacie jest pytanie o te linię. To masz ustawienie Ichimoku tak? Typowe czy zmienione? Własne. To są standardowe. Ja Aha, się słabo. Jeżeli Japończycy spędzili 20 lat na liczeniu czegoś, ja się z nimi nie będę kłócił, Nie będę próbował zmieniać jakichś tematów, ale jeśli chodzi na przykład o takie proste, jak, jak sobie znaleźć Kijuna na TradingView, jest to bardzo proste. Włączamy sobie tutaj na przykład. Tutaj jest tak. Pierwszy, pierwsza porada, ok, załóżmy praktyczna. Mamy tutaj nie to. Tutaj mamy Chiboku. Wywalamy te wszystkie chmury, bo one są niepotrzebne. Ja dostałem tego Oczopoląsu, nie? nie wiem w ogóle co to jest i po co. Chociaż wiem, i im więcej wiesz, tym mniej wiesz. Także zostawiamy sobie linię bazową, tak. A to jest tylko i wyłącznie halfway back, czyli 50% zniesienia, tak. Na małych interwałach niepotrzebne. My to mamy na Metatradera. Ja tutaj prosiłem mądrzaka, żeby wrzucił za darmo ten wskaźnik. Także Marcinek, nasz słuchacz, daj tam po prostu turbo turbozniczkę, jak ktoś nie ma, Harwesta, bo to powinniśmy być dogadani. Nie jesteśmy też tutaj to nie jest jakieś promo, tylko no do ściągnięcia jest. Międzyinterwałowy Kijun. Jako część tutaj pakietu, to, 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 to powinno być w ogóle za darmo. Tak? Ja nie mam z tego żadnych pieniędzy, nie mam jakieś referali. Po prostu jakieś tam strefy największego obrotu. I to jest tylko to, tak? Wyznaczanie poziomów Kijun, tak. Tylko jeżeli ktoś z Was myśli, że to, co robimy jest na podstawie Kijunów, to się bardzo zdziwi, nie? To, co widzicie, co jest publikowane na grupie traderów gdzieś tam indziej, to jest mniej więcej ta analiza techniczna, którą każdy lubi, i to jest powiedzmy ten wierzchołek góry lodowej. Tak? Czyli widzicie jakiś wykres, ktoś się gubi, ktoś nie. Jednocześnie, tak aby hamburgerem, tak środkiem tej piramidy jest doświadczenie, tak? czyli umiejętność interpretacji wszystkich tych danych, jakkolwiek łączenia kropek w jakiś sposób, a twarde dane, narzędzia, tak? eee, statystyka, Cykliczność, tak? I tak naprawdę cała główna praca analityczna, której nie widać, to jest fundament tego, dla, dla którego te swingi są rozgrywane w ten sposób od. Ja sobie tylko zobaczę, czy w ogóle to gdzieś jest, ponieważ to nie jest tak, że robimy to od teraz. Jakby mam taki szablon, na którym jakby tak sobie nanoszę te rzeczy, czyli. To są te tradey rzucane przed faktem, tak jakby konfy, nie konfy, tak? Z czasem mniej więcej pod Swinga, Machu Picchu, różne tego typu rzeczy od tak naprawdę nie wiem, którego 2019 mamy drugi od kilku lat. Jak znajdziecie sobie moją pracę w sieci, tak, prowadzę wątki własne na grupie traderów chyba od trzech lat może różnego typu. niesystematycznie systematycznie nie zawsze wiadomo, jesteśmy zajęci, ale na początku 20 w styczniu porowaliśmy na dołek, 17 chyba marca, dołek wyszedł 19, tam zbieraliśmy tesle Bitki, tego typu no, niewiarygodne, tak, jakby to jasne, to jest na bazie pracy larego Williamsa, także żeby nie było, że ja sobie tutaj przywłaszczam czy cudześ koncepty, jak najbardziej, jakieś dalej to szło. Kolejne konfy, kolejne jakieś 65 tygodniowy cykliczny dołek, tak, różne typy rzeczy i to nie jest tak, że wszystko jest idealne, tak, w jakiś ten sposób, było wideo Big Short, tak, ostrzegając tam Króla PST przed longami w jakiś sposób nie? przed tym wigiem. I to, to jest jak najbardziej realne. I dlatego to będzie kontynuowane. Czyli czy na, na grupie traderów będziemy wrzucali te rzeczy i zobaczymy, jak się w przyszłości będzie to sprawdzać. Dlatego mi zależy na tym, żeby, żebyś ty mógł uciec przed tą inflacją, żebyś się był w stanie zrozumieć, czym jest dźwignia finansowa, a jaka jest definicja dźwigni. Pożyczka. Pod inwestycje. Czyli, jeżeli broker pożycza ci 100 do jednego, swojej kasy, jesteś w stanie balować za jego hajs, czyli nie tylko wejść sobie w pozycję, gdzie się buduje profit, jednocześnie z tego profitu budować pozycję na dźwigni i używać tych technik, które ci tu pokażemy, to i tak nie zarobisz. Jeżeli nie zrozumiesz mentalności trader Toma, tutaj Pawła Szwajcara i teraz też moje, bo ja dołączam do klubu typowo. Rekinów polujących właśnie na te piramidy, ale każdy robi to na swój sposób. Także i tak nie zarobisz, ale przynajmniej będziesz się dobrze zobaczył, do, będziesz się dobrze bawił, bo zobaczysz, jak my zarabiamy tak? przez te następne kilka lat lub jak się męczymy. Także Igrzyska, czas zacząć. Patrząc na to, co tu widzimy, no to są jakieś kreski, tak? jakieś longy, jakieś shorty, nie wiadomo. co. Piramida weszła, tak? 3000%. Dziękuję do widzenia, Maćku, super rozegranie. Sam sobie. 3000 30 razy konto? Tak, tak. To Na podstawie. Szarne. Tam było trochę dopłat, bo ja nie wiedziałem, że może jak z dopłatami, no to tam wyszło mniej, ale e, czyli netto wiadomo, jakby tak samo jak na przykład niektórzy liczą, że mają 10 pozycji, każda ma 100 punktów, to zarobiłem 1000 punktów. No nie, zarobiłem średnio 100. Także tutaj ja nie wiedziałem, że depo może wejść na negatyw. I dlatego, jak mi tam, bo zawsze chciałem ciasno straty, a zyski przytrzymywałem, to jak wiadomo, potraciłem po drodze coś, to to depo balans spada, tak? I mi Adam właśnie o, mówi na streamie, że w ogóle. Tutaj tylko wyjaśnię wam, temat na przykład, kwot nie pokazujemy, bo to nie jest tutaj potrzebne, ale przykładowo zaczęlibyście z 10 tysięcy dolarów, mielibyście już w otwartych pozycjach 70-80 tysięcy. Tniecie straty i macie minus 5 tysięcy dolarów chwilowo na balansie. Na equity macie te minus 5 tysięcy plus zysk 80, czyli macie 75 i dalej prowadzicie pozycję. Po zamknięciu jest, wszystkiego... ja, nigdy, ja nigdy czegoś takiego nie miałem, wiesz? Jakby, jakby po prostu nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego, że depo było pod wodą. Jakby już po prostu koniec, jakby, no OK, no dawałem, ale Adam mi powiedział właśnie słuchaj, to będzie OK, nie ja mówię jak to, no to tak jak mikro. I faktycznie, jakbyś się przestałem tym przejmować później, tak, a na koniec są tylko zamknięcia, tak. Tam to ja to dawałem na Forex w jakoś tam, nie wiem, netto, nie wiem, jak oni to liczą, bo to, to, to prowadzę jakoś tam, wiadomo, w Trading to chyba był obowiązek, tak, żeby mieć tutaj te rzeczy, także, no, jest to, nie, także skupmy się na procesie decyzyjnym od początku. Poznajecie? Tak, to. Je, no to pisz do Mądrzaka, albo niech manci Mądrzak się z Pawem szwajcarem sepnie. Krystian, e, bo powinna być zniżka, tak? Czyli że zamiast kupować Harvesta za tam... E, powiedzmy cenę ze strony, to jakoś uważa. Nie, akcyjna. nie jesteśmy w ogóle ugadani, także. To jest wszystko. E, ale słyszałem właśnie pozytywne opinie o harweście Marcina Mądrzaka. A tam jest moduł piramidowania, tam jeszcze dodamy. Ja jeszcze nie używam modułu, ponieważ nie mam możliwości tam, zamontowania. Tam Z... używam, ale dokończę tylko. Sam nie używam, ale słyszałem od tych osób, które używają. No i głównie od Temeta tutaj też. Mi brakuje w harweście podstawowej funkcji. Zlecenia typu trap. Czyli jeżeli ja daję limita, na przykład jest gdzieś cena tu. Ja sobie daję limita tutaj i chcę odejść. I to jest scenario Builder. No, okay. no to przemysłow się nie połapiesz. Jeżeli ja ustawię limita gdzieś tutaj i po odbiciu chciałbym, żeby z automatu software zamykał jedną trzecią pozycję na przykład do ustawienia. tak? I jeżeli na przykład stop loss jest 27 punktów, Twardy stop zawsze mamy twardego stopa na każdej pozycji nie wchodzimy w rynek bez stopów. Tak, jestem małą dziewczynką, zawsze ciasne stopy. To wtedy, jeżeli na plus 27 załóżmy, ściągniemy jedną trzecią, i żeby ten bot z automatu zamykał jedną trzecią na każdej pozycji, nawet piramidując, nawet cały czas dokładając, każdy szczebelek ma mieć osobną kontrolę ryzyka. Ja się wspinam po drobince, tak? Cały czas. Czyli jeżeli mam siatkę. W jakiś sposób, to ona ma być zrobiona w ten sposób, czyli mamy wejście, 27 punktów, dokładka jednocześnie z tego oryginalnego wejścia, 1 trzecia jest zdejmowana, i stop loss idzie na minus 9. I wtedy ja przetwam retes jeżeli na przykład mamy to wejście tutaj, ściągamy 1 trzecią, cena wraca, to tak naprawdę ja tutaj jestem w zysku. A dopiero jak wejdzie na minus 9 to jestem na 0. I chodzi o to, żeby przetrwać retest. Ja to nazywam pułapkami zlecenia typu trap, tak? Czyli mogę sobie dać gdzieś tam limita, zostawić go. Wiem, że jak trochę odbije, dlaczego? Ponieważ mamy przynajmniej w moich metodach mamy znacznie większą szansę na małą reakcję i później mamy mniejszą szansę na dużą reakcję. I często będzie tak, że cena trochę odbije, przewali ale często będzie tak, że podbije, pomandruje, jakoś się utrzyma i ja chcę przetrwać ten retest. Dlatego tutaj mam stop lossa na kapitale, a nie na cenie. I jeżeli ja mogę to jeszcze do tego, udać, do, tego użyć do piramid, to jest bajka. No niestety, nie wszyscy zrozumieją, także panowie. No kto nie czaj to wypad, to zrozumiał. To nie czai, to wypadł. Wypad ze streama, bo tu ludzie w kolejce są, także niestety, no to nie jest biznes dla wszystkich, nie? Kto zrozumiał, że, że zrozumiał tak. To nie to zbroje. A my to jeszcze nawet nie zaczęliśmy. Także. Dobrze, chłopaki, już rozumiem was. Trochę się śmieję, tak. No niestety, ja nie powiedziałem, że będzie łatwo, ale rzucamy sobie konceptami i. No, przynajmniej jest darmowy trade od początku. Także uspokójmy i zacznijmy od tego, w jaki sposób planujemy rozegrać to, co powiedziałem, ponieważ no, jest to jakieś, jakaś zapowiedź, tak? Mało kto przychodzi na stream i mówi, że za w ciągu następnych trzech lat w tym i w tym i w tym okresie zrobimy to i to i będziemy to robić w jakiś ten sposób. Także pokażę wam narzędzi, których używam, aby tego typu swingi rozgrywać od tych wielu lat. Tak, track record był pokazany właśnie przed chwilą, tak? Czyli track record koli, czyli właśnie tutaj pomysłów na trady. A jest jeszcze track. Przepraszam, chwilkę. Czy tego pana Muszę komuś przedstawiać? Mam nadzieję, że nie. Ten pan to jest Larry Williams. On jest na rynku około 50 lat na ten moment, tak? Są kursy Larego dostępne, tak? Jasne, że my je mamy. A co teraz Larry Williams prognozuje na no, takie pół roku do przodu, rok do przodu? Larry uważa, że będzie rynek byka, trzyletni rynek byka. Ale z jakimiś dużymi korektami? Czy... Tego to nie wiemy. To jakby <laughs> szklana kula, tak daleko nie sięga, nie? Czy są tutaj jakby? Ale ja, to czekaj, to nie prognozuje korekt, tylko kierunek. Prognozuje. Częściowo, ale no rynek to nie, nie do końca apteka, tak. Larry to jest Starlis, on rozgrywa duże swingi. Jeśli chodzi o korekty, to mamy na przykład w czerwcu, w lipcu 2023 coś zwanego 65-tygodniowym cyklicznym dołkiem. Czyli, jeżeli mamy mieć jakąkolwiek korektę, pod którą będziemy dalej w hostce się wbijać, to będzie ona albo przed. Cztery dni handlowe przed wielkim piątkiem 2023. To już jest pokazana jedna data, tak? Czyli jeżeli będziecie na live'ie handlować, nie może będzie Trading Skill, i wejdziecie do nas na streama, to ja cztery dni handlowe przed wielkim piątkiem w przyszłym roku będę brał longi na najsilniejszym instrumencie z koszyka. Na przykład na Dałgąsi. Ale w jaki sposób i dlaczego to robimy? Pozwólcie mi po prostu pokazać przygotowanie pod tego obecnego swinga, którego właśnie rozegraliśmy, tak. Czyli powiedzmy, no odkuł się, bo umie, tam. Tutaj z wynikiem niestety nie da się za bardzo polemizować. I przepraszam Was, że może niezbyt zrozumiale zaczęliśmy, także potraktujmy część tą, która jest za nami jako luźną część wprowadzającą zapoznawczą, czyli pokazaliśmy jakiegoś trade'a, ok, to mnie też trochę wybiło, tak, no bo nie myślałem, że dojdziemy tutaj do tego limita tak szybko i porozmawialiśmy sobie o luźnych konceptach, ale nie za bardzo skupiliśmy się, dlaczego w ogóle w tym miejscu i czasie wchodziliśmy w tą piramidę Long. Także robimy to co roku i to samo będziemy robić teraz w grudniu, czyli wykupujemy raport Larrago Williamsa na 2023 rok za tam 400 dolarów, tak? Jeżeli dla jednej osoby to jest za dużo, no to w grupie siła, no zrzucamy się na ten raport, a mamy, nie wiem, 20, 30 osób w ekipie, no to wychodzi po ile, po 10 dolców? Ja wtedy ten raport interpretuję w wideo właśnie tego typu, które wrzucaliśmy w styczniu, 9 miesięcy temu. Jest wideo i tutaj to jest w sumie jedna rzecz, na mi zależy, zależy mi na zasięgach, zależy mi na koronie zaora, zależy mi na takich rzeczach, także po prostu mamy ambicje jeżeli byście byli w stanie mój kanał tu BTFD TVA do pomóc, to jest to jedyna rzecz, o którą proszę, o nic więcej nie. I jeżeli interesuje was to, dlaczego akurat ten, no okej, okay, Eryk, no wiadomo, nie jest już z nami, także akurat no się wtedy, żeby się pożegnać, już święto zmarłych, także nie wiem, może wiem, że to jest stream. Trzy sekundy ciszy dla Eryka? Mega as. Także tutaj nie słychać może dokładnie tematyki, ale właśnie tutaj przechodziliśmy przez interpretację tego raportu, w którym to z reguły skupiamy się na S&P 500 która jest mamą słoń. To jest mama słoń, która prowadzi stado. W tym statku są jeszcze inne małe słoniki, tak jak na przykład Dow Jones, Nasdaq, DAX i, i jeżeli mama słoń na przykład daje nam jakieś, jakąś wskazówkę, to wtedy my Początkujący powinni faktycznie handlować SMP, bo jest mniej zmienny, jest w miarę do ujarzmienia. Zaawansowani mogą handlować rynki takie jak Dow Jones, jak na przykład inne. No DJ to już jest w ogóle dzik kompletny. Także, jeżeli ktoś przetrzymuje stratę, albo nie wiem, myśli, że się zawróci, jest tak zwanym hoe patronem, czyli takim nadziejo nadziejowcem, no to to nie jest rynek dla Was. Jakby jak zobaczycie, ile mieliśmy tradeów akurat w tym swingu, to zrozumiecie dlaczego. Dlatego wtedy ja i tak. W tym roku, tak samo jak w przyszłym, czyli powiedzmy po świętach, tak, zjesz sobie, czy tak. Ja w święta będę handlował rad Świętego Mikołaja do góry od połowy grudnia. Będę handlował złoto w święta, bo to jest jedyny czas w roku, kiedy handluję złoto, ponieważ statystycznie złoto kocha święta. To jest taki trade, który pozwala nam zarobić po prostu kupę kasę. od kilku lat. Zobaczcie sobie, jak to tylko święta, to up. Ale do tego też wrócimy. Dlatego. W tym roku również jako prezent dla mnie, dla siebie, dla Pawła, dla Ciebie e, zrobimy interpretację raportu Larego Williamsa e, na 2023 rok. I być może nawet nie będzie potrzeba na niego zrzutki, ponieważ e, no cóż, no, e, ten mecik się odbił, to może, może ja to zasponsoruję? <grym> po prostu wykupię ten raport dla ekipy, e, wiadomo jak jest, no. za hajs brokera baluj e, i zobaczymy. Jak to wygląda? I Lary zwraca naszą uwagę na wiele różnych takich konceptów, o których nikt inny nie mówi. Nie wiem dlaczego, czyli jak zachowują się rynki w cyklach prezydenckich, tak? Na przykład, gdy nowy prezydent pojawi się w biurze, tak? Gdy nowa partia wchodzi, teraz mamy oczywiście rok wyborczy, tak? Mid termy, tak? Jak średnie lata kończące się na jeden, średnie lata kończące się na dwa, pięćdziesiąty drugi, 72... drugi, o co temu gościowi chodzi? O co temu gościowi chodzi? I jak zobaczycie sobie to wideo, nie wiem, czy tutaj powiem ja gadować linki do tego, czy po prostu żeby się ludzie nie pogubili. Niech mają, tak? No to tu jest no jakby chcę, nie, no, do tych, żeby tam po prostu się nie gubić w tym, tak? Czy to jest tam. Wszystko było powiedziane. I to jest raport z grudnia 2021, tak? Sprzed roku. I już tutaj a, widzieliśmy, a, że polujemy mniej więcej. Mam pytanie, to jest ten płatny raport? Tak, tak. Ale można udostępniać to szeroko? Mm -hmm. No to okay. Poczekaj, tutaj wrzucę. E, ja go mam tutaj. E, tak, żeby wiesz, po prostu tam chwilka mi się raportem, wydaje. A te raporty zaszkodzi. mają jakiś termin przydatności? Czy one mają jakiś regulamin? Czy jak to tam działa? No mają regulamin, no. Na co zrobić? Okej. Okay. się no Aha, na YouTube tu umawiasz No, no to dobra. Ale no. to jest wszystko w, y, cała y, jest zrobiony. Jak najbardziej. Proszę bardzo. Na tym mogę wykreśle, co oglądać. tutaj masz. Chwilka. To jest sposób zachowania się SP 500 przez ostatnie 100 lat. W latach kończących się na jeden, na dwa. Czyli 2000... E, przepraszam, 50 lat. 52, 62, 82, 92, 2002, 2012 i 2022. I co mamy październik i co jest? Lufa w górę, tak? I na to porowaliśmy już do początku roku, mniej więcej. tak? I mając doświadczenie, tu nie chodzi o to, żeby to było co do dnia plus, minus, jeden tydzień. Nie robi nam żadnej różnicy, ponieważ jak rynek nie idzie, to mamy swoje intradayowe setapy, mikroskale, tak, ten mózg, tak, który ma taką samą strukturę, jak cała struktura rozłożenia masy we wszechświecie. Jeżeli nam to nie idzie, to unikamy kulki, nie bierzemy straty. Ale jeżeli te planetki, o których ja mówię, są w linii i mamy makroekonomiczną analizę, mamy statystyczną, cykliczną analizę w tych punktach i to się wkłada w jedną linię to ja wtedy wyjmuję pistolety i zaczynam strzelać i jak najbardziej się da, bo wtedy wiem, że wszystko jest w linii. Jeżeli nie jest, to robimy unik Matrix i mamy wtedy małą stratę. Czyli ryzyko do nagrody jest niesamowite, jest fenomenalne. Można sobie zobaczyć, jak to działa przez ostatnie kilka lat. Próbuję tutaj wrzucić raport, raport załączyć plik. A czekaj, a metodologia liczenia w ogóle tego jest gdzieś podana? To jest jasne. To jest że tak. jest taki... średnia, arytmetyczna, czy. To wydaje mi się, że jest po prostu średnia cena SP 500 za, tyś... za lata kończące się na jeden. Ale dobrze, że pytasz, ponieważ te, te rzeczy są liczone przy użycia oprogramowania, które nazywa się timing Solution. Czyli okay, wykorzystanie jest... sieci e, neuronowych, tak, e, do handlu. I ten software kosztuje około 4-5 tysięcy dolarów, tak? A nawet jeżeli tu jedna osoba wojciech pyta, czy będzie nagranie, będzie nagranie dla wszystkich zarejestrowanych. Także bez problemu sobie obejrzycie. Jak jakieś problemy są z dźwiękiem? Czy czymś? Bez problemu. Jeżeli kiedyś będzie trzeba się pojawić, nagrać, to wiesz na spokojnie, tak, żeby wiesz, jakby. My tu wjeżdżamy tak naprawdę spontanicznie. Zobaczcie, jesteśmy w tradach, tak? Jakby. Yy, to... Mój czas biegnie zupełnie inaczej niż was, ponieważ jak tak kocham to, co robię, że jakby ta czasoprzestrzeń się zagina kompletnie, czyli mi tygodnie mijają jak sekundy i czasami po prostu wiem, że może nie być to idealne, ale mam kolegę, który nazywa się Wojciech Suchomski. Wojciech Suchomski akurat w 2009 roku, nie wiem, tak po prostu ma, miało być, on wykupił to Time Solution i od tamtego czasu jest operatorem. Timing Solution, czyli stworzył grupę na Telegramie, która się nazywa właśnie Timing Solution, tam w ogóle nikogo nie ma, to jest 100 osób, tak, nikt o tym w ogóle nie wie. Ja wam daję linka do tej grupy, możecie pytać się, Wojtka, o co chcecie, tak, to nie jest jakaś komercja, coś takiego, on po prostu liczy te rzeczy, można pytać, tak, o Larego inne tematy, on nawet nie wie, że o tym mówię teraz, pewnie go tutaj z nami nie ma, tak, ale jednak te rzeczy, które robi Lary, on w ogóle jest w grupie, Wojtek e, e, z Larym Williamsem, ale tak jak mówiliście, do brzegu, tak. To jest jeden z elementów, na który zwracamy uwagę. co się jeszcze, daj ten wykres, bo ja lubię się przypierdzielać. Masz ten wykres i gdzie jest za grudzień, bo nie ma grudnia? No nie ma. Czemu? No i panu, no. co z tym grudniem będzie? Może, <grym> może wtedy wyłączą rynki. Czy big short? No, no faktycznie nie ma tutaj grudnia. Cóż, no, prawda. Nie mam dlaczego. A, to jest listopad do końca, grudzień do końca, no. Czy co, nie było grudnia w tych latach? No może zabrakło skali. A to jest może zadanie domowe dla nas, tak? Przetestować te lata. Ale chodzi o metodologię, tak? W Ale jaki sposób? Tam też można zauważyć, październik to jest miesiąc krachu w ogóle uważany. A według statystyki to jest najbardziej rosnący. Tak, tak, tak. Ja nie wiem skąd ten miesiąc krachów. Jakby z tego, co ja słyszałem, to październik jest jednym z najdziwniejszych, najtrudniejszych miesięcy do handlu na rynkach finansowych. Nie? Kolejnymi są styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. To akurat Mark Twain powiedział, czyli no każdy miesiąc jest tak naprawdę trudny i dziwny. I jest jeszcze inny cykl, na który zwracamy uwagę, to się nazywa naturalny cykl, tak? Czyli widzimy jak on wyszedł rok temu, tak? W 2021 roku. I też była predykcja naturalnego cyklu na 2022 rok, czyli tutaj już też tam są nagrania tak z początku roku link poszedł, że w styczniu polowaliśmy na swinga roku, jakby ja powiedziałem ok. Swoje swojej ekipie na YouTube też chyba publikowałem wtedy to też na grupie traderów. I mówiłem, papowie, po że słuchaj, jestem na poziomie złapania i trzymania swinga, tak? Ale świętym gralem jest złapanie, trzymanie i piramidowanie tego swinga, tak? Muszę tam do tego levelu dojść, tak? I w tym roku, jak tylko przyjdzie październik i wszystko będzie w linii, te planetki się złożą, bo tutaj na razie mówimy o ogóle, tak? Ale dojdziemy do szczegółu, dokładnie, do, dosłownie do skalpu, tak? I do 1100. Tradeów, które wykonałem w ciągu ostatnich dwóch tygodni, piramidując tego longa. Także jest to bardzo ciekawe. I tak dokładnie powiedziałem o tym w tych wideo, które macie wrzucone. I dlatego tak pilnowałem tego, żeby przed czasem wrzucić to na grupie traderów, żebyśmy nie byli znowu filozofami po fakcie. Być może nie wiem, podświadomie przywołałem to, że tutaj Paweł mnie zaprosił, i jakby jeszcze raz z tym zgodnie wdzięczny, bo e, zrobiliśmy wydarzenie roku w 2001, tak, jakby ono kosztowało mnie 25 tysięcy dolarów, poleciałem finansowo kompletnie. Wpakowałem mnie to w ogromne kłopoty, ja dam wam linka do tej płyty DVD, i zostało wydane, tak naprawdę jesteśmy zarobieni, także nie zależy. I tam te koncepty możecie sobie posłuchać od Wojtka, od Ignaca, to jest 40 godzin materiału, tak. E, to jest płyta DVD e, pierwsza. Cybernetyczna konferencja m I tutaj wrzucę wam linka do niej teraz. Nie. Zobaczcie jakie fajne animacje. Nie. 25 tysięcy dolarów wydałem na tą konferę. Przyszło 100 osób, <laughs> zwrócił się 13 chyba może ledwo co. 369 zł daliśmy za. To był mój fail i to najwięk. Jakby. No wtedy zacząłem się zastanawiać nad życiem trochę, ale. Wyrzucę Wam tutaj właśnie linka. Jak zawalicie folder, to Wasza sprawa. Także tu na nasz mały prezent od nas. Macie tam Smart psychologii, Macie Wojtka Słomskiego, Macie Ignaca. Polecam wykład Ignaca o wpływu rynku opcyjnego. No nie, nie powinno być kurczę, co jest. Proszę bardzo. Mój prezent dla grupy traderów. Parę godzin materiału, wszystko jest. W nasi ulubieńcy, tak. Układka. Ja naprawdę się napracowałem na tym ogromnie. Nie tradeowałem wcześniej, jakby wpakowałem się w ogromne kłopoty finansowe. Chyba Majkowi, Satoshi jeszcze wiszę kasy za to. Naprawdę, e, no po prostu maniana, tak, kompletna. Ale jajeczków Aberrze i PST zostało stworzone, czyli tutaj wszystko było dokładnie opisane również przed czasem, tak. Polecam, właśnie. I Jigsaw, e Mini Trader, czytanie taśpy, tak? Ninja Trader, tak? Handel przy użyciu opcji, tak? Eee, bardzo ciekawe rzeczy. Ale to Paweł też tutaj powinien być. Eee... O kurde, ale tego masz. Tu jest, 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 kozak. Tak, jest Tak, tak, tak. 45 godzin, to, to jest wiesz, jakby wiesz, same garze prelegentów to by było jest w koło. Chcesz coś, koła, coś dalej? Eee, nie, to są te stój, akurat stój, stój. dwie strony. Tak, tak, ziemię, to jest... a, i niektórych tak, nie było tak. osób. Polecam właśnie Wpływ Rynku Opcyjnego, tak? Psychologa z Marcem, świetne wykłady, świetne. Także tutaj macie za darmo od nas prezent. Jako mój wyraz wdzięczności za zaproszenie, Paweł, że jakby... Ja się pierwszy raz w sumie na tej, przez te moje perpetnie na scenie się czuję doceniony, chociaż robię to od lat i e, może tak miało być, że ty to Zrobiłeś, że zauważyłeś tutaj, że jednak idziemy w dobrym kierunku, także dzięki też Tobie, to jest jakby mój wyraz też wdzięczności dla Was, to jest na pewno efekt naszej ogromnej pracy tak? i to jest jajko Faberge, ponieważ ten koszt się nigdy już nie zwróci i naprawdę jest to, no, jest to no, moja droga, hey, tak? czyli mój jest krzyż. Jestem pod wrażeniem, że Ci się udało taką szeroką konferencję zrobić. Tak. są te książki, bonusy, jakieś takie rzeczy, także możecie sobie zobaczyć jakieś dokumenty, po prostu naprawdę, jakieś, tutaj jest tutaj jeszcze z poprzedniego roku Lary, tak? Z dwu, drugiego, także tutaj wszystkie linki są. jakieś te. To jest ogólnie, to taki był cel. Żadne polskie finansowe media, czy Comparik, czy Money.pl, nikt z tego w ogóle nie podchwycił, także po prostu widzimy, że no, jeżeli sami sobie nie poradzimy, no to nikt za nas tego nie zrobi, ale jest to jakaś tam, Część naszej historii, także jak najbardziej wykupujemy. Ja też chyba dla nas po prostu wykupię ten raport. Tak, no, no jednak to no. Ty, tyle tutaj ten swing dał, że e, ja po prostu jestem zadowolony i tak i tak to będę wykupował. E, jest, e, wiadomo, są dodatkowe tematy i to jest nasze przygotowanie co rok. Czyli tutaj dostajecie trochę czerwoną pigułkę, że wiadomo, byśmy byli szkoleniowcami, zaraz byśmy chcieli wam tam coś sprzedać, ale to nie o to tutaj chodzi. Ja chcę, żeby każdy z nas się wznosił ze swoją świadomością rynkową, tak? Przez te raporty sobie przechodzimy. E, Ci I to bowiem, jest pierwszy. Że sto koła rzuciłeś ludziom teraz? No. <laughs> I, a, a, a dużo łez i, wiesz, jakby tak jakby naprawdę, jakby, wiesz, nie trajdowanie przed. I pozbycie się pieniędzy po, bo to nie jest tak, że ja byłem wtedy, byłem i tak po włamaniu do domu, wiesz co, ja straciłem dorobek życia tenacyprzy, ktoś mi się włamał, byłem na tej, to się naprawdę. To, co zarobiłem wtedy na Bitcoinie od 10 tysięcy swinga do 4 tysięcy, to wszystko wydałem na konferencję i mi się to nie zwróciło, także zostałem bez pieniędzy na handel. I teraz od niczego, wiesz, jakby, to ludzie o tym nie wiedzą, ale to jest, faktycznie tak to jest. I, i co, i co, rynek zawsze ratuje tyłek, tak, jak wiesz co, robi dobra, piramida, <laughs> dzięki, nara, także od zera do milionera, także... Albo miliardera, bo będziemy finansować w przyszłości partie polityczne. Także polecam Wam zapoznać się z raportem za zeszły rok, z raportem przez dwa lata i wspólnie sobie razem, może na grupy traderów zrobimy jakieś, nie wiem, noworoczne imprezy, tak? Drinki w dłoń, szampany wszyscy razem i rozpoczynamy 2023. Temet dajesz, tak? Zobaczmy, jak się powiesisz. Ale nie o to chodzi, ponieważ jak, jak tracimy, to tracimy prawie nic i jak zarabiamy, to robimy, wygrywamy świat i to jest właśnie piękno piramid, to co promuje Paweł Szwajcar, tak, Trader Tom, mamy tego tłumaczenie, Trader Tom, także jak ktoś z Was nie mówi po angielsku, to ja specjalnie zrobiłem na YouTubie tłumaczenie tej, tego wideo i na grupie traderów, w połowie tego swinga, do tego wrócimy, miałem moment kryzysowy, tak, tam było chyba 900%, zaczęły mi się pocić ręce, zacząłem jakoś się oddychać, jakby Uf, mówię, kurde, to już jest kasa dobra. Ale stwierdziłem, że dobra, jedziemy w tym kierunku. A tutaj chyba coś się także psychologia, trader Tom 1.2, wszystko też jest wrzucone. E, polecam w ogóle te dwa wideo, one są, e, to jest mentalne podejście do tego, czyli pierwszy krok, duży obraz. Lary 50-60 lat na rynku. Okej, okay, znajdźmy lepszych gości niż Lary do tych rzeczy, to będziemy konsultować. Ale co dalej? Polski produkt. Dzięki Ignac, stary, oszczędziłeś mi 10 lat życia. Nie? Jeżeli, nie wiem, pracujesz w biedronce, to masz problem, tak? Warto sobie przeczytać, co tu jest napisane, tak? Tutaj mamy linkę do tematu Ignaca. Ja przez rynek patrzę przez kilka soczewek. Tutaj mamy TradingView, tak? Tutaj widzimy jakiś tak duży obraz, takie rzeczy, a tu mamy różne zakładki, tak? I jedną z tych zakładek, widzimy tutaj, jest na przykład SP. Na tym SP mamy wykres tak jakby swingów wolumenowych, tak? Zigzag swing, na przykład volume, tak? Mamy tutaj na przykład market profile, ale on jest też swingowy typowo, tak? Czy nie jest jakby rysowany codziennie, tylko jak coś ileś dni. Mamy, ja sobie zaznaczam boksami ten największy kapitał, widzimy, co tutaj się dzieje, tak? Czyli na przykład w trendzie spadkowym, tak? To no, no trochę też ratuje temat, czyli jeżeli. Na tym swingu spadkowym, czyli tutaj ten nasz swing zaczął się gdzieś tu, chyba, z tego co pamiętam. Czyli mieliśmy ten duży wystrzał, to co Adam już tutaj był w tym longu, ja gdzieś tutaj patrzyłem, czyli połowa tego boksa gdzieś tak, co i jak? I ja wtedy używamy SMP jako wskaźnik, ale tak jak Paweł mówił na początku, dlaczego nie masz shorta na nasz i to, to Paweł uderzyłeś w gwóźdź dosłownie tak jak powinno być, bo ja mam shorta powiedzmy na tym DJ-u, a ten Nasdaq zobacz, on zaraz to zrobi nowy low, on jest słabszy, czyli ten trade pomimo, że jest dobry to jest zły i tutaj właśnie pierwsza zasada, jedna z głównych zasad, nie pierwsza, bierzemy longi na najsilniejszym, a shorty na najsłabszym rynku z koszyka, a jak go oceniamy właśnie poprzez takie journey, każdy ma jakąś swoją metodę i jedną z moich metod jest właśnie korzystanie z pracy Ignaca Mustowicza, nie ma tutaj go z nami, ale e, no, jestem wielkim fanem. Czy ja mam wykupiony gram w finale, tak? Czyli po prostu mamy kilka. Nie wiem czy się Ignac tam nie obrazi, czy nie. Ale... ale no, dobra, jak już tutaj dziejemy, no to mam tutaj e, chyba tutaj takiego linka. E, jest taki fenomen, który się... Ignac, jak coś to to tam... stopul który się nazywa The Overnight Drift i tu jest okay. FED Research Super. Paper. Jest tutaj FED Research Paper. Nie wiem, gdzie tam go znaleźć. Chcę wrócić po prostu linka z FEDu. Nie wiem, dlaczego nie mogę. Może tak ma być po prostu. Prosta sprawa. 3 godziny przed otwarciem Europy, a konkretnie w okolicach. Tak, 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 tak. Dobra, dzięki. Tutaj ziomki widzę czujni mocno. To ja tu wrzucę linkę do artykułu Swedu, żebyście sobie przeczytali. Kto się skapnie, kto wykmini. Jak z tego raportu. O co tu chodzi? To jest, to jest gość linka też tutaj Fedestry Paper. Jest taki fenomen, tak? który jest odkryty statystycznie potwierdzony. No, jasne też to To wiesz tam. My mamy to mam otwarte forum, tak? Po prostu, nie. kombinować. Tutaj jest to fenomen zwany overnight driftem, tak? I już to oszczędzę wam czasu researchu, bo jak teraz wam każę czytać, tak? FED, tak, tylko w PDF-ie. No to to jest PDF, który ma 98 stron. Co to w ogóle jest, tak? Ktoś się naprodukował kilka lat temu, żeby wytłumaczyć po prostu co, jak i, dlaczego się dzieje tak, wszystko super, tak? Tutaj equations, matematyka, worteksowa test i wszystkie te rzeczy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, wszystko wiemy. Dobra. Ja wam to wytłumaczę w e, 3 sekundy. Kurde, Ignac. W razie czego to, co z to nie ja. E, Miałem się nie dzielić za bardzo aż tak metodami, ale to do no obrazu polskiej sceny. E, tutaj mamy pierwszą w nocy w Stanach. Ja e, mam tutaj kilka zegarków, powieszony jeden zegarek tu, e, drugi zegarek gdzieś tam, tak różne wiszą sobie i na jednym z nich jest amerykański zawsze czas. E, ten amerykański czas jest tutaj, czyli pomiędzy pierwszą, a powiedzmy trzecią, czyli przed dziewiątą rano, przed otwarciem Europy. E, z reguły mamy front run Europy, czyli tutaj chodzi o to, że Różne algorytmy są włączone w różnych okresach czasu dnia. Czyli nie tylko patrzymy na te statystyki makro, roczne, dziesięciosetkoletnie, tylko nawet te intradayowe mikro. Właśnie to jest tutaj ta fraktalna natura wszechświata, o których mówimy. Nie mylić z fraktal traderem, którym łącznie z Damianem Karbowiakiem. No tak, to... nie ma. To już jest, nie jest, jest na Cyprze. Damian Hedgemaster tutaj się panoszy. Ale, Ale na to już nie na to się nazywa teraz. Ale no trzeba będzie się pojawić, nie? bo to jest totalny skam. Tutaj mamy przewagę longów. I jeżeli pewne, już to, o tym już nie będę mówić, jeżeli pewne warunki ceny na przykład są spełnione, tak, czy na przykład mamy ceny na jakimś odpowiednim poziomie, tak, jakkolwiek, to opłaca te to siódma rano polskiego czasu, tak żebyście wiedzieli mniej więcej. Tylko wystarczy zerknąć i można sobie tego tryda podkupić. Tak? I akurat w ten piątek, który mieliśmy stuprocentową szansę e, przez ostatnie 23 lata, na to, żeby mieć longi na DJ-u. Tak czy tam tak piątek, co by największy wystrzał, to była setka, tak? Kalendarz statystyczny też był wrzucony na bazie pracy Larego Williamsa. To akurat rano mieliśmy idealny setup na drifcie. I to po prostu był piękny. Cały piątek. Zobaczycie sobie rano. Rano, rano to wszystko szło, tak? Jednocześnie. Ja już tu ignet nie będę więcej mówił, także jak ktoś coś, to powiem wam, jak to dostać. Tutaj. Jeżeli nie, ma nowego szczytu, jeżeli nie ma nowego szczytu na popołudnie, czy na przykład mamy DJ-a, tak jak teraz, tak on sobie mandruje, jeżeli pomiędzy 7.15 a 9.00 z czasu USA nie mamy nowego szczytu na dniu, tak jak tutaj, to jest to short. Czyli, jeżeli na przykład tak jak dzisiaj cena nie była w stanie jakoś wybić jakiś sport, to jakby dzisiaj chyba był, ale. Z reguły jest to temat. Jest jeszcze trzecia zależność, to już nie będę mówił, ale to są elementy, których sam używam. I mówiliśmy tutaj o Larym, mówiliśmy tutaj o Eminence TGF. I jeżeli ktoś, najlepsza inwestycja to jest inwestycja w siebie. Czyli ja przez ten okres czasu, ostatnie kilka lat, cały czas wykupuję rzeczy, wykupuję szkolenia. Czyli nie jestem obskurantem, antyszkoleniowcem, tylko wręcz odwrotnie. Ja jestem szkoleniobiorcą. Czyli Wykupuję cały czas i oceniam i biorę to, co najlepsze, z różnych. Także tutaj. Mm, teraz nagrodzę się i wykupię sobie ten toolbox, tak? Ponieważ przez e, ten okres, okej, okay, No, ja mam ściągę, tak? Jestem na, powiedzmy, no, wspieram Ignaca od czasu. Jest tutaj też Eminent Today Server. Tego to, to nie wiem, czy mogę wrzucać, nie mogę, ale mamy to wszystko tak, jak mamy order flow, absorb, po prostu op, poziomy opcyjne, po prostu no, ściąga do maksa. Także to. Ja mówię, ja jestem prawie mądry, tak? Ale jestem wystarczająco sprytny, żeby słuchać tych rzeczy od siebie i wykupuję te wszystkie rzeczy. Mamy tu ekipę. Cały czas się gadamy, tak? I jak najbardziej tego typu rzeczy warto wspierać. Także ja mam wykupione tego TGFa, link jest. Spokojnie każdy może się zapoznać. Toolbox to jest dodatkowa rzecz teraz wyszła, ale tak. Poziomy bólu dealerów opcyjnych, tak? Sentyment opcyjny, tak? Ja jestem traderem, wiem, jak te opcje czytać, ale nie chcę mi się chodzić, interpretować, wyszukiwać tych danych, nie mam to czasu. A tutaj mamy agregatory danych, ja w te rzeczy inwestuję i to, co widzimy właśnie na wykresie, to jest wykres, tak? Tylko chciałbym, żebyście zobaczyli, ile za tym idzie pracy, tak? Skąd na przykład ten limit tutaj? To, to, to jakby to, to w tym szaleństwie jest metoda, tak? Jakby nie wiem, Paweł, to chyba jakaś opatrzność. Tam na mnie czuwa, że weszliśmy po prostu w półk, widziałeś to, nie? Pyk, pyk, otwieramy. Nie dość, że jak gadamy, to jeszcze zarabiamy. Jeszcze przed czasem powiedziane, to, to jest po prostu no, fajny odcinek, tak? Przepraszam za początkowy chaos. No, Zaczynamy, się spada, no. Zaczynamy się powoli strukturyzować, ale nas tak spada bardziej, tak? Także miałeś tutaj jak najbardziej rację, także? Jesteśmy w short, tak? Po longi, longi. Postojemy wam te rzeczy, tak? E no nie wiem, nadmiar wiedzy szkodzi być może tak, ale niewyedukowanym osobom, ponieważ rynek cały czas ewoluuje. Jeżeli nie będziemy ewoluować razem z nim, to wyginiemy. Ja wam chcę pokazać mniej więcej, jak dochodzę do pewnych rzeczy i bez tych narzędzi no nie ma szans, nie byłbym tym samym traderem. Jak ktoś powie, nie wiem, gram w finale, 800 dolarów drogo, no okej, okay, no to zaraz nie będziesz miał po depo i będziesz miał jeszcze drożej, także niestety jeżeli to was interesuje, no to jedyne co mogę powiedzieć no. to E, Ignacio no Powiem Ci, że w tym temacie w sobotę rozmawiałem z osobą, która u tego tak zwanego szczura, jak to nazywacie tego brokera w Polsce największego, straciła mm -hmm. 350 tysięcy na Nazdaku. Właśnie. Także zaczęła w sierpniu i przez 2,5 miesiąca straciła 350 tysięcy. Co jej zaradziłem? Wypłacić od szczura, poszukać sobie normalnego brokera i próbować z małych kwot, a nie próbować odrabiać na siłę? Proste, nie? Także raport Larego jest w linku, który wrzuciłem. Mamy duży obraz. Później mamy średnioterminowy obraz, w którym to identyfikujemy, jakie jest momentum ceny, tak? W jaki sposób i dlaczego to jest x, tak? Mówisz, masz Marcinie, nie? Misz, masz. Także Patrzymy na to, jak to wygląda na średnim obrazie, i dopiero wtedy wchodzimy w ten mały, minutowy, skalpowy świat. I dlatego każdy z tych tradeów jest u mnie skalpem, ponieważ ja wiem, jaki jest duży obraz. Jednocześnie, żeby wejść grubo i wtedy i mieć tą pozycję bazową grubą, i później budować tą pozycję grubo, to już wtedy wchodzimy w styl Brazylii 1, tak? E i ja tutaj no, no mam ekipę, tak, z którą jeden, gdzie e, robiliśmy, a po prostu dam Wam po prostu kolejny prezent, e, gdzie ja tłumaczę po prostu spotkanie z moim pierwszym mentorem sprzed 10 lat. E, to jest tłumaczenie, właśnie stylu Brazylij 61, czyli ci wszyscy ludzie, którzy mówią, że to jest chaos, że nie rozumieją, powiedzmy, dla tych wszystkich, mniej ostrych ołówków w szufladzie, wrzucam Wam wideo prostego stylu który pozwala, pozwoli wam na podstawie prostych metod analizy technicznej i tak znaleźć się w tym rynku. Także to jest kolejny prezent tutaj ode mnie i idźmy za ciosem. Eee, w danych z Emini Today od Ignaca, o których mówiłem, mamy dostęp między innymi do, to jest w ogóle był oryginalny, oryginalna nazwa stronki. COTRT. To znaczy Commitment of Traders Real Time. Czyli. Eee, Teraz to ewoluowało w Emini tutaj, tak? Czyli ten projekt, który tu widzicie, jest ewolucją CoTrT. Ja jak na CA wspieram od lat, jakby podążam za tą pracą też od bardzo długiego czasu. Odświeżę sobie tylko: Shita, Arkusz i tutaj są pewne dane bo zbliżamy się do tej naszej piramidy swinga, tak. No ja wiem, że będzie narzekanie, dla nie kumacie to nie narzekają, także to nie jest biznes dla wszystkich, ja rozumiem, nie każdy kuma, to jest spoko. Jak najbardziej tutaj to rozumiemy i to jest w 100% procentach normalne. Tutaj uduje nam się arkusz, tak, tu są różnego typu dane. Nie będziemy aż tak za bardzo się wgłębiać w niepotrzebne detale. Nas interesuje tutaj właśnie to COTRT, czyli instytucjonalne pozycjonowanie się, w którym tu widzimy średnie ekspozycje na jeden rynek, na SP 500 z dwóch perspektyw, czyli tutaj mamy asset managerowie, czyli zarządzający funduszami w długim terminie, tak? I to, jest, to są dane, które są powiedzmy ETF heavy plus długoterminowe opcje, tak, long term options. Czyli mamy ETF-y i długoterminowe opcje tutaj i widzimy, że od mniej więcej tego okresu, jak tutaj rynek był, zaczął spadać, long termy, czyli długoterminowe instytucje, zaczęły zbierać ten rynek. Oni zaczęli zbierać już jakiś czas temu, akurat pod tego naszego cyklicznego longa, tak, czyli tu już mamy jeden element, czyli pierwszy element odlarego, statystyka, kalendarz statystyczny, jeżeli ktoś nie widział, no to był publikowany chyba na grupie traderów, wielokrotnie jest. Ten koncept opuściłem, ale jeżeli ktoś nie wie, czym jest kalendarz, kalendarz statystyczny, to wrócę do tematu, tylko powiedzcie, nie wiem, napiszcie, no nie wiem na czacie. Sam to wam... nie wiem, weź pokaż no. To. to zaraz po tym koncepcie wrócimy do tematu. Tu wyjaśni właśnie tutaj te COTRT. Te, 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 tak, 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 tak i tutaj to. widzimy, że long termy zaczęły zbierać ten rynek, tak? To było no wiadomo, Bessa, tak, nie wiadomo co, oni po cichutku, po cichutku, po cichutku, po cichutku sobie zbierają ten rynek. Mid-termy z kolei, on to jest rynek futures heavy i short-term options, czyli bardziej krótkoterminowy, plus futuresy, czyli jak ktoś nie wie, rynek futures to jest rynek kontraktów terminowych, tak? Powiedzmy bardziej nimble, czyli elastyczny kapitał, i tu mamy asset managerów w średnim terminie, czyli mamy long-term i mid-term long term, długi termin, mid term, średni termin. I widzimy, że oni na przykład na tym ruchu w górę teraz, oni się tutaj pokaszywali, czy po prostu podkupili sobie tutaj, oni są bardzo, czyli mid term jest lepszy w łapaniu dołków i szczytów, a long term to jest ten duży grubas, który robi jakoś swoje, tak? I ten grubas teraz robi e, reklamę. Cena to jest reklama. Ja osobiście nie do końca traduję ceny, ja traduję wartość, tak jak Dalton, ale tutaj to jest e, Dodatkowy temat, kolejne szkolenie, które będziemy robić, to wam później pokażę. Jeszcze nie zrobiliśmy. I widzimy tutaj obraz długoterminowy oraz średnioterminowy. Jeżeli w tym okresie, który polowałem, na przykład long-termy nie byłyby na longu, to jest dla mnie niekomfortowe. Czyli wtedy jestem bardziej czujny, jeżeli na przykład jakieś średnie czy analizy techniczne, jakieś takie rzeczy, które mamy, sugerują nam, że jednak coś jest nie tak. No to unikamy kulki i nie wchodzimy w tego pracelarego w tą dużą cykliczność i nie tracimy. Albo handlujemy wokół, przeciwko naszej analizie i zarabiamy nie mając racji. Ale jeżeli na przykład ten element właśnie instytucjonalnego pozycjonowania się jest w linii, a tutaj był w linii czek, statystyka październik, czek, cena w ogóle czek, tak to po prostu jest idealny sztorm i wtedy ja się odpalam. Jak jest, mam idealny sztom, że mam te planetki w linii, różne elementy procesu decyzyjnego, których jest bardzo wiele, tak? Jestem na rynku 16 lat. Także, jeżeli ktoś z Was liczy na to, że ja w ciągu godziny, spotkania, dwóch opiszę 16 lat doświadczenia, to próbuję. I część z Was to nazywa chaosem. Ja to nazywam holistycznym podejściem do rynku, gdzie wszystko się liczy. Jak w Formule 1, kształt kasku. Silnik, opony, Aero. Wszystko się liczy. Nawet dobry team, jak masz gorszy dzień psychologicznie, tak? E, Psychę szczególnie, tak, e, ale jednocześnie e, styl handlu, tak? Ponieważ e, to nie jest tak, że ja mam jeden styl handlu. E, jeżeli ktoś z was grał w karty, tak, my tutaj sobie czasami gramy, tak? Mamy taki pokoik, tak i sobie siedzimy, e, ty chyba też masz serwer jakiś tam, ale zobacz, są nowe aktywności. Zobacz, idziemy, włączamy karty, tak, gramy pokera, e, jakoś tam. No to to, co robimy, jest połączeniem teorii gier z teorią aukcyjną, jak najbardziej. A na spokojnie, słuchaj, tutaj raczej mówimy do tych trzech osób z tysiąca, także na spokojnie. E, wszystko ma znaczenie. Są to dane, mamy checklistę i idziemy dalej. Tak na spokojnie, słuchajcie. My się nigdzie nie wybieramy. Ja grupę traderów będę wspierał cały czas. Jeżeli już mówimy tutaj jakieś, nie wiem, roku do przodu, jakieś larym, no to przyjdziemy, przeanalizujemy sobie w grudniu czy tam po świętach, tak. Usiądziemy sobie wszyscy wspólnie i zobaczymy, jak to będzie dalej. A się uda, a jak nie, no to słuchaj, Bóg kocha próbujących. Także. Mogę Wam tylko powiedzieć, że to są rzeczy, które warto sobie rozkminiać. Jak ktoś jest, powiedzmy, szuka swojej drogi, no to jak najbardziej. No, nie mogę polecić bardziej, tak? I to są narzędzia, które ja sam używam. Czyli po prostu nie mamy tu jakichś umów afilacyjnych. W sumie nawet nie wiedział, o czym ja będę mówił, tak? Mamy tu jakieś software, harvesty, lary. No, jakieś... Tymet ma wolną rękę, tak, że może wszystko mieć. Tak, tak, jakby. To jest prostu... problem. Mówimy, jakby. Tych rzeczach, i zobaczcie, na przykład ten kurs Larego jest pełny a ja go mam na przykład za 2000 i my sobie będziemy go robić, bo tak chcemy ekipą. Także to są rzeczy, które po prostu warto zwrócić na nie uwagę i idźmy tym trybem. Czyli kolejnym kursem, który będziemy robić, będzie na przykład kurs Daltona, zrobimy sobie zimę intensywa, tak? A my robimy zrzutkę ekipą, tam nie wiem, no 20 osób, po prostu 5 dych na przykład będzie dolarów i sobie tradujemy na przykład z Daltonem. Które jest legendą na przykład amerykańskiej sceny, tak? a wcześniej sobie wykupimy na przykład markę Profile, tak? Foundation Application na przykład. Nie? Ja teraz ci powiem, OK, mówisz, że to jest chaos, to wykup go sobie sam. Wydaj 2,5 tysiąca dolarów. Jak nie mówisz dobrze po angielsku, i tak z tego mało wyciągniesz. A my się zrzucamy w 50 na przykład i sobie siedzimy i sobie robimy tego typu rzeczy. Nie? Także w grupie Siła jak najbardziej tutaj są to ciekawe rzeczy. Jeśli chodzi o psychologiczne podejście, tutaj oczywiście jest temat hmm, Tomaha Garda, to mówiliśmy wcześniej chwilę, ale po kolei. Także tutaj jak tradujemy tego tradera, ja uważam, że to jest pozycja countertrend i spokojnie może być zamykana, czyli normalnie jakby e, może być. A gdzie celujesz z tym, z tym żartem teraz? Znaczy, to, to już teraz, to, to, to moim zdaniem to jest po prostu zwykły, yy, to już nie jest swing, to już jakieś wsparcie lokalne, coś tego typu, okej, okay. może on się przewinąć, nie musi, niestety jakby, skupmy się tutaj na naszej transmisji. Ale, a dobra, a zwracasz uwagę na to, że FED jest o 19 czasu polskiego w środę? I teraz no właśnie, rynki mogą tak, po prostu iść boczniakiem no i, przez trzy 3... dni. No, no tak tępnie, też mi się wydaje, i dlatego chciałem to skasować że to nie mieliście duży zysk, biorę no po prostu, wiesz, parę do jednego i jedziemy dalej. Także ja na grupy traderów to wrzucam, ale jednocześnie no, mam podzielone to na sezonę, czyli Czeka, wyjdę z tej aktywności. Nie chodzi o karty. Czyli. Macie linki do narzędzi. Ja Wam daję też trochę po prostu rzeczy, żeby wykonać zadanie domowe. Ale mówimy tutaj o pewnym swingu. Ty Paweł się pytałeś o kalendarz statystyczny, czym on jest, tak? Czyli tutaj mamy sezon, jesień 2022. Ten kalendarz oczywiście był już zrobiony na początku roku. One są niedostępne, tylko są w sekcji grumy. To, to, to raczej. No w sekcji GROM-1 jest to opisane. I tutaj, to jest tak, zielonym zaznaczono. Zielonym zaznaczono są wszystkie dni, które mają logową przewagę. Tam powinny jeszcze być podwójne boksy. W tych podwójnych boksach, one nie są na tym akurat kalendarzu, to jest powiedzmy taki oficjalny dla tam ogółu. Jest, są dni, w których przez ostatnie 23 lata SP500 w 80% przypadków zwyż zamknął się w powyżej otwarcia. I analogicznie to samo tyczy się czerwonych boksów. A fioletowe kółka to są setki, czyli stuprocentówki, tak jak tutaj widzimy, a konkretnie 95% plus, czyli w tego typu dniach, czyli mamy tutaj dni niekalendarzowe, dni handlowe, miesiąca, nieliczone tak jak tamten. Widziałem Marek Grądziuk, tak? Tam szkoleniowy stąd robi jakieś rzeczy, tam bierze Nie, 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 to jest inaczej liczone, ale no fajnie, że chłopaki kopiują nasze metody. To mi się podoba, idziemy mainstream, tak? E, także tutaj w tym wypadku akurat widzimy, że pierwszego, czyli mamy tutaj weekend, Saturday, Sunday, czyli sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwarty, piątek, czyli pierwszy, drugi, czwarty, piąty, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty dzień handlowy października. No to już wam z góry powiem, jeżeli tak już ma być, to ja sobie tutaj na drugim ekranie włączę kalendarz. Na 2023 rok, 20 dzień handlowy października 2023, to jest, raz, dwa, 20 też piątek, tak mi się wydaje, 27 październik, czyli po prostu to będzie wtedy piątek 27 za rok, patrzę na drugim ekranie, też jest setka, utrzymała się. Czyli za rok, o tej porze, być może nawet napiszę do Ciebie, albo przypomnij mi, spotkały się e, dzień wcześniej, czy na przedpiątkiem, i spróbujemy rozegrać tą zetkę za rok. <grym> Z ciekawości, tak? Ale są jeszcze inne. I to jest ciekawe, ponieważ jeżeli jakiś rok nam wypadnie, to statystyka spada no, o 5%, tak, mam 4%, to, to i tak jest ok, tak? Czyli e, jak już mówiłem, że polujemy na 18 swingów poprzez następne kilka lat. To one mniej więcej się z tego wywodzą, ponieważ Larry Williams właśnie w tych swojej pracy, on wrzucał komputer tak zwany TDOM. Było coś takiego jak Larry TV, że on co tydzień wrzucał jakby wideo. Ja te wideo zgrywałem, straciłem, no nie wiem, trzy lata nagrań, jak miałem włamanie do domu, po prostu twarde dyski, komputery, tragedia. Życiowa. Laboratorium TETI spalone, ale już odzyskuje. Także jest ok. I ten swing powoli wrac wracam, tak? No, Patryk, my to. Słuchaj, ta moja wspinaczka była właśnie do tego piątku. Uwierz mi, jakby nie ta statystyka, to ja bym tego nie wytrzymał. Nie, nie ma szans, żebym ja bym tą piramidę wytrzymał, jakby nie to. Ja czekałem to na ten piątek. Widzę teraz, że masz taką podporę, taki fundament, żeby to trzymać. Na szaleństwie jest, jest metoda. I z chaosu wchodzimy tutaj teoria chaosu. Bł, struktura tworzy się. I teraz już tutaj uweczki rozumieją o co chodzi. Nie? Ty się dołą tak, że... dołączasz do tego, nurtu. Tak jest, tak jest. Tak. Czyli to po prostu teoria chaosu w jakiś tam sposób. Nie? Teoria gier, połączona z teorią akcyjną, połączona z matematyką, ze statystyką, z rzeczami, i to mało osób na to patrzy, tak? I to jest właśnie esencja tego, co chcemy wam przekazać, tak? Czyli macie tyle materiałów, tyle rzeczy do odsłuchania, że możemy spotkać się za rok, a możecie nadal przy, nie, przez nie przechodzić. Także jak najbardziej jest to fajne, ale byliśmy właśnie tego ciekawi, i idziemy dalej, tak, ponieważ. Ten, ja Wam powiem, jak to wygląda. Na inwestio jest takie wideo, sezonowość, tam z Marciniem Tuszkiewiczem kiedyś robiłem. Tam jest to wytłumaczony rok pracy aset menedżera. Nie wiem, czy to sezonowość inwestio może na Google jest. I ja sobie dzielę rok, tak już jakoś jesteśmy przy przygotowaniu. To na kilka okresów, czyli z reguły styczeń, luty są korekcyjne, nie ma jakichś przewag. Mam statystyki na luty, one są podobne mniej więcej gdzieś tu. Nie ma wielkich, jakichś, nie wiadomo, przewag, ale co ciekawego, z reguły cztery dni handlowe przed świętami, czyli święto Wielkanocy, święto Bożego Narodzenia, różnego typu. Ciekawe rzeczy się dzieją, szczególnie święto niepodległości w Stanach. Jest to ciekawe, czyli ja lubię sobie poimprezować, tak? Czyli jadę po prostu sezon jesienny do Fula. E, jeszcze robimy raj świętego Mikołaja w grudniu, od połowy grudnia. E, mniej więcej widzimy dokładnie, kiedy on jest, tak? Tutaj e, jasne, że tak. Jeszcze do tego Złotoka Święta dodatkowy element, tak, z raportu Larego. Ewidentnie idzie wyczytać, jeśli o złoto, tak. Bo tu już podsumowujemy powoli koncepty. Ja wiem Paweł, że w nieskończoność nie będziemy mówić, po prostu najprawdopodobniej w ciągu... Ile mamy już, półtorej godziny spotkanie? Możesz, ile chcesz, możemy trzy godziny. No, mi się odkryć. wydaje, że tutaj skupienie ludzkie jest około półtorej godziny no i ta, możemy zrobić jakiś podzielić. Masz Jeżeli po prostu możesz dać pod głosowanie, czy chcemy zrobić drugi, czy coś i wiesz, jakby jak najbardziej, no, ale, ale ja znam ludzi też, wiesz, jakby e, półtorej to. godziny to jest zazwyczaj coś e, takiego, że ludzie się potrafią skupić, ale przejdźmy od tego złota, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe i tutaj zadanie domowe, o tutaj mamy tak przed świętami, przed Wielkim Piątkiem, statystyki, co byś zrobił jakbyś kupił S&P 500 4 dni handlowe przed Wielkim Piątkiem, tak? I to jest właśnie statystyka tego, czyli pierwszy, drugi dzień 95% 95, dlaczego w to wiosnę walimy? Jak wszyscy się przygotowują do świąt, sprzątają, to ja walę longi na indeksach. I zobaczcie 4 dni handlowe, trzymanie 4 dni daje 95% skuteczności przez 20 ostatnich lat, tutaj próbka, tak? To wszystko jest, macie ten raport, płytka jest, także na spokojnie, tak. Optymalny, wielkanocny trade, dokładnie, wszystko, jest niesamowity po prostu, ja to jestem ogromnym fanem i płacę za te rzeczy. No tak, no kupuję szkolenia, jestem szkoleniebiorcą i co? Przynajmniej nie jestem obskurantem opornym na wiedzę. Tak wiesz, mała tutaj dygresja, jeśli chodzi o tę największą grupę, e, powiedzmy, tak. I teraz przechodzimy najlepsze dni handlowe do kupna złota, tak? 252 dzień handlowy roku. Panie, kto to będzie liczył? Dobra, mamy wykres, <głos》>, ale tu już lepiej zrozumieć. Zobaczcie, ostatnie dni te handlowe, czyli 250, tam, który to wszystko opisane. zobaczcie, to jest, to jest taka przewaga. Najlepiej złoto kocha święta. Złoto kocha święta, dlatego. Zazwyczaj święta, jak wy z kolei ze swoimi rodzinami, łamiecie się opadkiem ja walę złotologii. I teraz pytanie, czy Bitcoin to samo będzie robił, nie? Bo wiesz, złoto niby 2.0, także to jest ciekawa rzecz, jak się krypto zachowa, także to są takie analogie, które już ja szukam dalej, tak? I to jest praca taka już bardziej twórcza, niekoniecznie odtwórcza. A ten kalendarzyk, no to po prostu Lary, tą swoją telewizję tak tworzył, już nie ma jej, tak? Zobaczcie, jakby już nie ma tej telewizji. Dokładnie. Ja niestety zgubiłem wiele tych odcinków, ale stąd się tyle nauczyliśmy. I... Gdzie tam mamy kalendarzyk? Gdzieś mi to zniknęło. A, na Discordzie. Dobra. Dobra, to praktycznie. Pierwszy, drugi, trzeci listopada wzrostowo. Jest przewaga longów, ale bardziej ten klastr, wiesz, on to jest mieszanka, tak czy jest 21, 22. Praktycznie powiedzmy od początku roku, czyli nie ma przewagi, tu że jakieś korekty, często są słabsze miesiące, tak? Od połowy marca, czyli duży swing. Pierwszy duży swing, mobilizacja po powiedzmy trzech miesiącach imprezowania. Ja staram się powiedzmy, odszedźć gdzieś tam w, w, w lutym, tak? Żeby być gotowym na połowę marca. I wtedy swing, właśnie to jest ciekawe, sell in may and go away się mówi. Sprzedaj w maju i odchodź. Ale tak naprawdę ten swing, czy ta duża korekta zaczyna się 6-7 dni handlowych przed końcem czerwca. Czyli tutaj mamy, powiedzmy, pierwszy swing, tak? Od połowy marca do końca maja. To jest, powiedzmy, jeżeli to siada, to jesteśmy zarobieni na roku. I to samo miało miejsce na wiosnę 2000 22. Czyli tutaj mamy y, wiosna 2022, wszystko pięknie pokazane dokładnie jak było handlowane. Wejście, wyjście. To jest po fakcie ale wiadomo, wszystko jest przedwrzucone, tak? Żeby nie było, że tam jakby jakby jesteśmy jakimiś sztaplerami, wszystko po prostu pokazane, co kiedy miało być i wyjście. Wszystko jest po prostu udokumentowane i dlatego Facebook, wiesz, Paweł nie robi roboty. Gubimy się w Facebooku. Discord jest lepszy. Y, no nie, ja tam też mam Facebook to jest taka tablica ogłoszeniowa się zrobiła. Tak, że jak masz na przykład jakby, wiesz, że masz platformę edukacyjną grupy traderów, ja tu też mam sekcję edukacja, mogę dać jak najbardziej, wiesz, wykonać ruchy w drugą stronę, my tu mamy już dużo członków, tak, e, czyli w sekcji edukacja mogę dać na przykład też PEGT, nie, czyli mamy tu Antona Krila jakieś rzeczy i dać linka do twoich tematów jak najbardziej, może dać się ktoś zaprosić na mój kanał, ja się, a ciebie o coś podpytam, e, jak najbardziej byłbym zaszczycony. E, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, ponieważ jest to pierwszy raz, gdzie ja jestem w sumie Zaproszony gdziekolwiek, żeby pogadać o, o tym, co robię, tak? Ja zazwyczaj ja ci powiem i też innym osobom, że tutaj wstęp mają ci, którzy no, stosują piramidowanie. Także, jak jest jeszcze jakaś osoba, która piramiduje aktywnie i chciałaby tutaj wystąpić na kanale grupy traderów, czy też przy takim spotkaniu jak teraz z Temetem, no to wystarczy tylko wątek własny albo piramidę wstawić na grupie traderów na Facebooku. Ja sam wystosuję zaproszenie. Także ja tutaj jak najbardziej dziękuję i staram się po prostu dać taką wartość, że z tego chaosu przejść do struktury i zaraz kończymy. Także, żeby tylko było jasne, zazwyczaj to nie jest tak, że każdy rok jest inny, tak? Historia się rymuje. Także mamy pierwszego swinga, Machu Picchu, tak? I to Machu Picchu to jest szybka korekta w trendzie, za którym jest coś, czego nie ma na kalendarzu. I powiem Wam teraz. Cztery dni handlowe przed 4 lipca największe narodowe święto w Stanach i moim zdaniem to, co, na co patrzymy teraz, to jest tak zwany smoking gun, czyli po wystrzale pistoletu unosi się dym i my widzimy zapis ludzkiej, psychologicznego podejścia przez rok, bo to jest dla S&P 500, tak? I tutaj mamy jednego swinga, tutaj mamy szybką korektę w trendzie Machu Picchu, ale zaraz za Machu Picchu i to jest to, na czym par specjalnie trochę na minę pakowałem, powiedzmy, pewnych Pewnego polskiego influencera, który tak pira je drzwi, sprawdzałem, czy po prostu będzie kopał, czy nie, i zawsze po prostu próbował tutaj shortować, tak? I łapałem go na minę i zawsze tutaj robiłem flipa. Pozwalałem się powiesić, powiedzmy, e, powiedzmy Madoffowi, i zaraz za tym cztery dni handlowe przed 4 lipca, czyli liczymy 0, 0, 1, 2, 3. 4. Zaraz za Machu Picchu jest swing, który jest trzymany plus minus 12 dni handlowych. Optymalny, tak mi się wydaje, jest czas trzymania tego, czyli tydzień, dwa. Jest upswing i to jest tak zwany, to jest to po prostu pozytywny sentyment na amerykańskiej giełdzie pod 4 lipca. I mamy pierwszy swing, marcowy. Mamy Machu Picchu, drugi. Korekta w trendzie, czyli damy tutaj już long, short. Zaraz mamy 4 lipca, tak? To jest trzeci wtedy. Long. Po 4 lipca jest przerwa. Nie, różnie to bywa, tak? E, e, nie ma wielkich przewag tutaj w tym sierpniu, Jednocześnie lipiec też jest niepozorny. I ten 4 lipca specjalny, bo to jest naj, najlepszy try. To jest numer jeden. Trade sezonowy ze wszystkich, czyli po prostu ma najlepsze statystyki tego, rzecz. Oj, skasowałem. 1, 2, 3, wiadomo. I wtedy jest przerwa. Tam w tym wideo na inwestor jest pokazane, jak wygląda rok pracy money managera, o to w tym chodzi. I wtedy wjeżdżamy po wakacjach, tak u Wapniaka, o tym tłumaczyłem kiedyś, jakby, kiedy wielki kapitał wchodzi na giełdę, i zależnie od roku, właśnie tu wchodzą statystyki Largo, czasami to przychodzi wcześniej, już w sierpniu jest góra, wrzesień zazwyczaj jest mieszany, tu jest niby na zielono, ale ten wrzesień, Ostatnie 4-5 lat te statystyki zaczęły szaleć, czyli wrzesień w ogóle wybija się mocno. Tak, tak, do SMP się odnosi. Także tutaj, no, ciekawe, one się utrzyma, utrzymują, się te statystyki, jak najbardziej tych największych, ale bardziej od połowy, końca września to się zaczyna. Jednocześnie ten wrzesień przez ostatnie 5 lat zaczyna nam się wybijać. Tam jakieś, coś te boty, AI zaczyna w konwulsję wchodzić na rynek. Trzeba uważać. To jest tylko statystyka. To, że coś się zdziało, 95% czasu, czy tam 100% przez ostatnie 23 lata nie, nie znaczy, że w tym roku też się nie wydarzy. Ups, ale wiesz, piątek, wszedł po prostu. Dobra, nie będę tutaj nic dodawał. I okej, okay. czyli mamy potem sezon jesienny. On, powiedzmy, od połowy września do ostatniego dnia handlowego listopada. Czyli jeszcze mamy dopiero... Jeszcze sezon się nie zaczął, dopiero jest pierwszy listopad, a my już mamy wystrzał, na plus 3000% na piramidzie, także po prostu fuks. Ale zaznaczam też to, że już polowaliśmy na niego wcześniej, ponieważ nie jest to nasze pierwsze rodeo i to w tych klastrach, tak, klastry FIBO <grym> nie chodzi o to, żeby to było co do dnia. Tutaj czerwone, lewnie, nie. Chodzi mniej więcej o te rzeczy, czyli już mniej więcej w tych okresach jest mobilizacja, żeby zobaczyć, czy cena na przykład nie zaczyna nam ruszać, czy na przykład na intradayu. Na, na właśnie tematach od Ignaca, tak, na tych e, właśnie rzeczy, na, na profilu rynkowym Czyli Czy nie zaczyna nam się zapalać coś, co jest w naszym kierunku. E, I to jest wtedy do, zamykamy, albo trzymamy na czas, czyli do e, ostatniego dnia handlowego listopada, albo trzymamy na zysk, tak jak ja wyszedłem na PNL. A, a, no bo kurde, no, no sorry, mi, te, mi to zmienia życie. Nie? Wiesz co, jakby wy nie wiecie, ile. Pracy kosztowało mi to, ja nie mam pracy, nie znam się na czymś innym, nie, nie dostanę nawet pracy, nie mam nawet CV. Także jeżeli sobie nie poradzę na rynku, to nikt mnie nie zatrudni, nikt mi nic nie da. I po prostu przechodząc przez takie perypety życiowe, no to rynek jest moim jedynym jakby ratunkiem. Dlatego taką uwagę zwracam na te wszystkie rzeczy. tak, Akurę, jaki młot. Weź napraw tego gości. Dobra. <śla> Tak, Piotrek, tak. Jest przedostatni swing roku. Później rajd świętego Mikołaja, ale czym jest ten rajd? Widzimy ewidentnie, że on jest od połowy grudnia. Czy ma jakąś przerwę, tak? Mniej więcej gdzieś tam do świąt, tak? To jest statystycznie ta rzecz, i można przeciągnąć to. I jeżeli na przykład mielibyśmy swinga, który idzie, się nie wraca, tak? Gdzieś tutaj, to wtedy patrzymy na dane od Ignaca, tak? Z emini tutaj, tak? Patrzymy czy instytucje, czy na przykład cena idzie i na przykład tak dwa lata temu bitcoina przetrzymaliśmy z 30 do 45 tysięcy. Okej, okay. wejście było 10 tysięcy, e, no, tu już chciałem wychodzić, ale zobaczyliśmy, że instytucje tutaj dwa lata temu dobierały, to widać na tym wykresie u Dignaca tam wszystko, to ja postanowiłem przetrzymać to, ale e, częściowo tylko zacząłem wychodzić trochę później i okej. Okay. Średnia cena wyjścia była na przykład tam chyba 39, bo już po 36 z hakiem zacząłem wyskalowywać, weź weź ale wygry, część do, 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 zamykaliśmy do... po super swing. I to byliśmy na Sempiku. Ja poleciałem wtedy w tym sierpniu e, do Sobienia, tam gdzie Semp Smartse miał pierwszy w historii występ publiczny. No jasne, że tak. Brawo, brawo Wojciech, dobrze czujesz. E, i, wtedy, to, to, I wtedy na tym. Pierwsze trady, każdy, Krystian Obasa był ze mną, Adam Habrajski, Sempik, no wszyscy, tak? Wtedy zaczęliśmy dawać Bitcoin longi po 10k. I target był albo na, target był chyba tam, 12 tysięcy mieliśmy target. <grydy> Ale jak on zaczął sypać i zobaczyliśmy, że jest sezon, że instytucje na longi, że ryzyko, on to po mówi, dobra, to jest swing. I wtedy wyszliśmy, we sierpniu wyszliśmy dosłownie tutaj. Nie, bo dzięki danym od Ignaca, tym tam long termom i mid termom, przetrzymaliśmy go gdzieś chyba do gdzieś grudnia okresu, także a w tym okresie to była jedna wielka impreza, czyli tutaj były u nas e, e, chłopaki przylecieli do mnie z Polski, tak? Ten Dorianos, co potem tam e, nie wiem, jakoś manian robił na mnie, to też, bo ja wszystko tam fundowałem po lewo-prawo, tak? E, także po prostu nie robiłem nic, tylko trzymaliśmy Bitcoina, ja się śmiałem, a oni wszyscy jakby tam żyli na mój koszt, nie? Ale to było wszystko spoko, także na luzie, nie? Jak najbardziej fajna impreza i potem zrobiliśmy konferencję tą, ja to potem ja myślałem, że tam z tysiąc osób przyjdzie, że po prostu nie wiem, może jakieś. Byłem też trochę, może odleciałem trochę. Myślałem, że jak zrobię, no to wiadomo, na no, wydarzenie roku i w ogóle animacje, no ale się zderzyłem z brutalną rzeczywistością, czyli merytoryka nie broni się sama. Także jakiś nie marketing taki. Nie taki live show nie broni, broni, wiesz? Nie to broni tymi... się merytoryka absolutnie. Ja jestem najlepszym przykładem tego, nie? Prymitywne show jest najlepsze. O to będziemy robić jakoś, mania. No. I dobrze, tutaj ostatni, czyli z swingiem jest ten, i jeszcze do końca jest złoto koła święta, nie? Czyli mamy podsumowując, tutaj praktycznie jeden, drugi, mamy czwarty, i psa trzeci, mamy potem czwarty i piąty swing roku. Plus złoto to jest wtedy Sześć takich stałych elementów gry corocznej. Słuchajcie, no macie przed czasem na kilka lat to zrobione. To jest ciekawe, właśnie, że. Kurde, czy to może być takie proste? A mamy chłopaków, co ostatnie parę lat grały na jeden kalendarz, na zero, czy 2001, 2000 <grych> i się tak rozleniwili, że przestali robić cokolwiek innego, że jak coś tam. Tak, zamknąłem. A... Także widzicie, trochę tych konceptów jest. Ja na pewno na grupie traderów będę aktywny, będę wspierał. Chciałbym wystawić ekipę na Trading Skill 8, żebyśmy wszyscy mogli o tym gadać. Jakiś zrobić kanał komentarzy o tym, żeby po prostu promować właśnie. No powiedzmy, merytoryczne, grupy tutaj w Polsce. Ale jeżeli jest już tak, no to chyba statement też by się przydało pokazać. Bo tutaj nie wiem, czy wrócimy do tematu, czy nie. Tak, zaczęliśmy od Piramidy Long, skończyliśmy na jakimś larm, miliam się na jakichś e, dziwnych rzeczach. Ja tutaj jak najbardziej mm, nie jestem w stanie się do tego dokopać. Eee, moi drodzy, no co wam mogę powiedzieć? Tutaj e, konsultowałem ze swoimi doradcami i wiecie, jak miałem w łamanie do domu takie rzeczy po prostu. No nie chciałem. No okej, okay, powiem wam tak, milion dolarów to nie jest. Ale no na tyle jest to, są kwoty dla mnie znaczące, że po prostu postanowiłem usunąć kwoty i to jest mój statement z dwa tygodnie. Na tym statementie jest 1000, są 1104 trady. Do tego jeszcze nie doszliśmy. Dlaczego ja skalpuję, w jaki sposób wchodzę, w jaki sposób kontruję. Sposób trudny, wnioski podejmowane z tych transakcji, czyli po prostu to, że mamy. E, makro, rozkminki z dużego obrazu, statystyka, Larry Williams, Anton Krill, o którym nie powiedziałem, e, tematy od Ignaca, które polecam po prostu wykupić sobie. The Grand Finale, kompletna metoda handlu od Ignaca. To najlepsza inwestycja, jaką możesz zrobić, jeśli chodzi o własny handel. Także wszystkie te rzeczy składają się na to, że ja w ciągu ostatnich dwóch tygodni prawie że nie jadłem, e, Zostawiłem mnie laska. E, nie, z mamą nie rozmawiałem chyba z dwa tygodnie, chociaż bardzo ją kochałem część mama. E, z nikim praktycznie nie rozmawiałem, tylko i wyłącznie budowałem pozycję long, piramidując funkcyjnie, czyli nie zakładając siatki, czyli na stałych punktach dnia, gdzie setupów mamy wiele, od skalpów do różnego typu, tak? Jak najbardziej, cały czas próbowałem budować tę pozycję, budować i kontrolować, i kontrolować, i budować. Czyli jeżeli na przykład mieliśmy na jakichś oporach, kluczowych punktach, bo tam technicznie zniszczenie było ogromne na tym rynku, tak? Były okazje w ciągu dnia, w tym czego się nauczycie od Ignaca, miałem też jasne shorty w tym na zyski i na straty. Tutaj jadę powoli, że jak ktoś chce jest dociekliwy, sobie spokojnie to wszystko przeanalizuje. I to są tylko dwa tygodnie handlu. Non topper milonka. cały czas. Ja Bob budowniczy, ja to miałem piosenkę. Bob budowniczy, zawsze da radę. Bob budowniczy, nie jest sam. Piach żwir i cement nie straszne nam. Boba, lubimy, nie jest sam, i wtedy miałem tą ekipę swoją, którzy po prostu jakby były takie dwa dni, że byłem tak wymęczony, po prostu nie jadłem nic dosłownie w jakiś tam sposób, ale jednak e, dociągnęliśmy wynik, tak? E, a dlatego mamy różne style. Akurat w tych sezonach włączamy styl, właśnie. To jest dobry, poruszyłeś temat, że to jest, jedziemy na kilka kąt, czyli jedno kąto jest do piramidowania, jedno konto na trzymania, a trzecie na intraday. Że wtedy można te okazję intraday sobie cały czas łapać lewo prawo. Ja akurat tu nawet nie miałem czasu, bo wszedłem dobrą pozycją bazową i zaczynałem budować. I wtedy w kryzysie, gdzieś mniej więcej, gdzieś tutaj tego trader Toma znalazłem, i wtedy wrzuciłem to wideo na grupy traderów o tym wspinaniu się, że po prostu już nawet Paweł mi mówi: Macie, kule, dobra piramida, zaraz masz owe bala, czy coś ja mówię, kurde, wszyscy mi piszą. Martin Tuszkiewicz, fajt, wszyscy martwią się o mnie, mówię, to dobry znak, ja jedzie, jedziem i stopy. I rozjeżdżamy stopy w fibiarze, to jeszcze taki element. Także to było bardzo trudne i ja doceniam troskę jak najbardziej, bo tutaj wiadomo, jakby chyba wszyscy sobie dobrze życzymy, ale to jest statement z dwóch tygodni handlu. Czyli widzicie tutaj non-topper, non-topper, próba long, 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 long. I to jest tyle tych transakcji, ponieważ ja w ogóle, w ogóle nie trzymam strat. Ja oddelegowuję proces. Price Discovery i dużemu kapitałowi. To nie jest temat na dzisiejszy odcinek, mogłem powiedzieć, tylko że jest taki pan, który się nazywa Stedmayer, tak, który jest ojciec, ojcem market profile. Jest książka CBOT Market Profile, ona powinna być tam. I to, co właśnie mówił trader Tom, to, co promuje Paweł Szwajcar, dodawanie do pozycji piramidowanie było kluczem do tego, że ja podjąłem pierwszy krok w kierunku powiedzmy, no. Słuchajcie, no każdy z nas chyba by chciał przejąć koronę, tak? Tutaj na PST, a tylko i wyłącznie takie 100-milionowe wyniki, w stanie to zrobić. Także potrzeba kogoś, kto ma wystarczająco dobry mental, żeby poświęcić ten krótkoterminowy zysk na część właśnie ogromnego profitu i tego, Paweł, tobie życzę, Wam też tego życzę, żebyście po prostu budowali te zyski, żebyście byli w stanie te okazje identyfikować, żeby Wam się wiodło, tak? Jak damy radę, to pomożemy. To jest cały czas mój statement. Cały czas jedziemy, jedziemy, jedziemy. I żeby te koncepty, które staramy wam się przekazać, czyli głównie koncept budowania pozycji piramidowania, tak? Został z wami na długo. I jednocześnie, żeby nigdy, nigdy nie pozwalać piramidzie przechodzić w grid, czyli jeżeli budujemy taką piramidę, czeka dojdę to no wiadomo, jest cały czas, tak. Czyli koniec końców to tak wygląda. Po wielkiej batalii, jeżeli na przykład budujecie tą piramidę, ja akurat buduję funkcję, gdzieś tam sobie wchodzę, na korektach, na breakoutach, tutaj setupów wow. dnia to każdy ma. Czekaj, wiele. czekaj, temat, zatrzymaj się chwilę. Tutaj masz podbicie przed tym mocnym podbiciem. To miałeś jeszcze coś wcześniej? Na depo, tak, już to już był piątek. już przed, W piątek już zamykałem. Część po a, prostu. Ten już, ten, tak, a. tak, tak. już, już miałem najgorsze wejścia, tam tam bardzo, bardzo wysoko. Nie wiedziałem, czy będzie gap w górę, czy w dół. A właśnie ja tego Słe Pawłę nigdy nie doświadczyłem. Nie? Jak w ten czwartek przed tym piątkiem, tak był czwartek, i był ten jakby drop, co SMP wyrysował głowy z ramionami, no to depo, to ja, ja jego stwierdzenia nie mam. Miota nim jak szatam Po prostu depo mi spadło ze 100 ze do chyba 40%. Już nagle po prostu taki wiesz strzał, i potem wiesz jakby korekta. I tutaj właśnie chciałbym tym zakończyć, jakby, że nie jesteśmy traderami do końca ceny, ale jesteśmy traderami wartości, tak? I tutaj był tak zwany smoking gun, ponieważ gdy SP drukował. Tom, tak? Tom głowy z ramionami, ja wam te pokażę, tak, że już Tam te były wyniki do... Amazona przecież. Tak, 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 tak. Jak SMP, tutaj ja w ogóle chciałem Wam przejść przez wszystkie tradey, pokazać tutaj, co jak, także tutaj no nie było czasu. Także już widzicie, że ten chaos zaczyna się jakoś strukturyzować, że to wszystko zaczyna nabierać sensu i te troszkę mniej ostre ołóweczki w szufladzie zaczynają kumać. Także. Tutaj widzicie, co tu mamy? Łączną ilość skupionych kontraktów. Tutaj akurat teraz nam się to mocno balansuje. To jest bardzo ciekawe. Na tym całym ruchu mamy 32 miliony kontraktów sprzedanych, kupionych, 32 sprzedanych. Ale wyłączmy na chwilę tylko te numerki, tak? Czy było jasne? I ten S&P, ta głowa z ramionami, która wyglądała tak strasznie, że to już się zaraz zawróci, tak? Jak mówił Trader Tom, że to już będzie koniec. Na tym spadku faktycznie. Przez to, że ja miałem ok, silniejszy rynek, mieliśmy wybrany. W jaki sposób zidentyfikowaliśmy ten rynek? Już dzisiaj już nie starczy czasu na to, ale SP jako taki, on dopiero dochodzi do, do właśnie value area high. I mi to dało tym większe przekonanie, żeby nie tylko nie zamykać, ale również dodawać i budować, szczególnie pod tamten piątek, który był 100%. -tówką. Także wiele rzeczy tutaj. E Miałby miejsce, jeżeli byłby, trwałby trading skill, najprawdopodobniej e, byłaby to wygrana w tym sezonie, bo jednak, e, no, no fuks, tak, planowany, ale jednak e, no, każdy pies ma swój dzień, tak. <grydy> Zobaczymy, jak będzie w kolejnych. Ja na pewno, jeżeli będziemy brać udział w trading skillu, nie będę jechał na Cowboya e, i nie będziemy ryzykować całego depo, ponieważ ryzyko tym bym chciał zakończyć. Ryzyko w tym 3000%, 3000 zysku na pojedynczą transakcję wynosiło 3% depozytu. Czyli nie był to full depo i, za, i każdy trade był skalpem właśnie przy użyciu tych technik. Także jest to jak najbardziej, mi się wydaje, nie tylko mój sukces, ale też no, Adam. Mamy wiele osób, które tutaj widzą to. Nadajemy już za długo, także. W tym momencie bym tutaj to uciął, ale jednocześnie pozwólmy na kilka pytań, żeby nie było tak, że zostawimy ludzi z niczym. Także, jeżeli macie jakieś pytania, to jest dobry czas, żeby je zadać. Dostajcie parę linków na to, żeby po prostu jakoś tutaj nas znaleźć. Tak ja mówię, ja odchodzę od Facebooka. Raczej bardziej zależy mi na tym, żebyście oglądali to, co wrzucamy na YouTubie. Ewentualnie możecie sobie do nas do forum dołączyć, ale tak to chciałbym życzyć Wam wszystkiego najlepszego, tak, żebyście zbliżali się do mentalu Szwajcara, tak, Trader Toma. Uważajcie na te swoje piramidy, żeby nie przerodziły się w gridy. Nie gridujcie, piramidujcie zyski i rozwijajcie się, tak. Chodźcie na szkolenia, uczcie się, ale tylko od najlepszych, ponieważ... No, ucz się, ucz. Powiedza to potęgi klucz. Dzięki, Temet za Twoje wystąpienie, pokazanie metod. Myślę, że zrobimy takie głosowanie i jest to chyba tylko część pierwsza. Bo ludzie będą chcieli więcej. Bez jakby presji, tak? Jakby ja i tak się czas przed komputerem. Jak jakieś ciekawe trajdy są, to wiadomo, dajmy znać. Jak widzicie tutaj, chyba dajmy dobry przykład. Tak, widzicie, nic władzy nie chcemy. Nic nie sprzedajemy, nawet dostaliście, no powiedzmy, e, no moją krwawicę, że tak powiem. Coś, co naprawdę e, rozbiło mnie na długi okres czasu, czyli mówię o tej płycie DVD. E, także no cóż, no. Wszystko dzieje się po coś, jedziemy dalej. <grym> I do przodu. Także Paweł, dzięki za zaproszenie jeszcze raz, jakby bardzo to doceniam. Mam nadzieję, że e, dałem wystarczająco wartości, abyś nie żałował tej decyzji. Ja w żadnym wypadku nie żałuję, cieszę się, że Ci się udało taki duży swing złapać i zarobiłeś na tym. Najważniejsze, że zamknąłeś No praktycznie przy ekstremach, jak na ten moment oczywiście. Po Fedzie zobaczymy co będzie, mogą jeszcze podbić. No cóż, na no, polowanie jeszcze mamy miesiąc sezonu, także być może jakby e, dał Jones dał W1 Kijuna, to zaczniemy e, zabawę jeszcze raz. To to A jak możesz to wyłącz udostępnianie ekranu. Ja jeszcze tutaj pokażę kilka rzeczy. Jasne. I chciałem też powiedzieć, że jakby nie to, że wprowadziłeś modele piramidowania na polską scenę, to w ogóle by mnie to nie było. I wielu z nas, także tutaj jak najbardziej dla Pawa się należą. Brawa. Dzięki. Ja, moja praca jest efektem twojej pracy. Także dzięki śliczne. Co do wprowadzenia piramidowania, to ja piramidowanie podpatrzyłem od... Takich osób na forach, wtedy jeszcze YouTube nie był popularny, 2007 rok i szósty chyba jeszcze, na forach anglojęzycznych właśnie były osoby, które dokładały do swoich pozycji, nazywały to tam budowaniem pozycji, w bankach tego używali, także to jest po prostu ta koncepcja, plus jeszcze jak były dane stopy procentowe na dolarze australijskim głównie, to często się rozgrywało po prostu w nocy się wstawało o 3.30, czekało się na te dane i była taka laga w dół na minutowym. Bez żadnych korekt rynek od razu reagował o 50 pipsów, a sami wiecie jak byli wtedy brokerzy, wystarczyło postawić tutaj zlecenia buy stop, sell limit, sell stop i kasować po prostu zysk od razu. No to ciekawe. A, a... Ale to był 2012 rok wtedy. Natomiast przejdźmy teraz do obecnej sytuacji. Co do rynków, do piramidowania, teraz, no to rynki krypto. Zobaczcie, jakie tu są ruchy w ogóle. Końcówka 480. Tu jest ruch na prawie 700. Jakie są korekty? Praktycznie żadne w porównaniu do tego właśnie całego ruchu. I nie trzeba długo czekać. Kilka godzin macie takie wybicie. I głównie. To teraz rozgrywam w grupie pozytywny sentyment. Czyli zauważyć jak najszybciej, że coś zachowuje się lepiej od rynku. Czyli głównie tutaj patrzymy na Bitcoina i Ethereum. Jeśli one robią na przykład plus 3%, tutaj mamy plus 10%. No to wręcz się prosi o takie wybicie. Plus ostatnio, jeszcze tutaj, jak wszyscy pewnie wiedzą, Twitter został przyjęty w końcu, no i Dogecoin. Jedzie w górę. Tutaj było wiele głosów, że mocno spadnie, ale jednak poprawiają znowu szczyt. Ten, właśnie, wpis maska, że mamy psa z dynią na Halloween, od razu pomógł. Także to nie jest chwilowe, nie ma już efektu. Typowego pump and dump, czyli od razu pompy w górę, zniesionej w dół, tylko mamy utrzymanie tych, właśnie 50% co najmniej tego podbicia i znowu nowy szczyt. I to już otwiera drogę do takiego mocniejszego odbicia na krypto. Na samym początku jeszcze to są te tokeny najbardziej grzane, czyli ten Doge i kilka innych, ale zobaczymy, jak to będzie właśnie po tym Fedzie po FOMC w środę. Natomiast jeśli gridujesz, tutaj przestroga dla wszystkich, to życzę Wam wszystkim szybkiego wyzerowania konta. Im szybciej, tym lepiej. Nauczycie się po prostu, żeby nie gridować, bo najgorzej jest, jeśli budujecie przez długi czas takie małe zyski, depo Wam tutaj rośnie. Nagle przychodzi dzień, gdzie zerujecie to. I teraz zadajecie sobie pytanie dlaczego? Dlatego, że rynek taki właśnie jest, że 80% czasu konsoliduje, 20% przebywa w trendach. I to nie byle jakich, takich silnych, gdzie wręcz kosi te stop lossy. Czyli jeśli jesteście na złej stronie rynku, jesteście w longach, to tak czy tak rynek was wykosi, jeśli nawet nie szybkim, mocnym ruchem, czyli z konsolidacji, mocny spadek, no to czasowo was przytrzyma bardzo długo. I tak pozbędziecie się tych longów. Brokerzy jeszcze mają ujemne słopy, także tutaj dochodzi kwestia ponoszenia codziennie kosztów transakcyjnych. Na kontraktach terminowych są rolowania na kolejne serie kontraktów, bardzo dotkliwe, czyli efekt kontango i backwardation. Także im szybciej, tym lepiej. Ogólnie na Forexie jest całe cmentarzysko grydziarzy ich kąt. Są pomysły, żeby odbijać się martingałem, próby odkucia się większą stawką, ale nie radzę, bo to kończy się jeszcze gorzej. Kończy się całkowitym waszym bankructwem. I jeśli zaczniecie od takiego martingału, czyli powiększania stawki, początkowo zagram na przykład 0,1 lota, a później 0,2 jak się nie uda, wychodzi w 80% przypadków. Później znowu rynek wam nie pójdzie. 0,4 lota, tu już wychodzi w 90% przypadków i znowu jest te 10%. Dacie 0,8 lota, jest 95% przypadków, aż dochodzicie do 1,6 lota, 3,2, a czasem rynek strzeli hat-tricka i musicie ponad 12 lotów wejść. A to już kończy się tym, że zaczynacie sobie z 10 tysięcy Złotych przykładowo, a kończycie na 300, 400 na kredytach, na różnych takich już nieciekawych historiach. Także ode mnie nie gridujcie, bo zbankrutujecie. Piramida, z... która się cofa, zbudowana, to też grid. Dokładnie. Jeśli piramidujecie nawet bardzo długo, a rynek się cofnie nagle wskutek jakichś danych, i jeśli nie wyjdziecie, tu macie plus, tu macie sumaryczny minus no to macie ten już grid strat, musicie po prostu się ewakuować z poszczególnych pozycji. Tak, dlatego no co trader to ja tam na każdym szczebelku po prostu powoli to działa, bo cofnęło się to. O tym nie mówiłem, ale może kiedyś e, te najwyższe wybijało na, e, tak jak mówię na początku, jedna trzecia out z każdego, czyli po prostu na małe, na zero i się średnia wtedy balansuje, ale to może na inny odcinek. Sorry, że tam się wtrącam. I ja tylko jeszcze tutaj dodam, że jeśli prowadzicie pozycję, to najłatwiej zrobić to w ten sposób, że przykładowo tutaj macie na przykład jednego lota na wzrost, tutaj macie kolejnego lota na wzrost, tutaj kolejny lot, kolejny kolejny. I teraz, jak to zabezpieczyć w ogóle? Macie teraz pięć pozycji, tu macie cenę średnią. Najłatwiej dać oczekującego sell stopa o wielkości pięciu lotów, na właśnie tej pozycji, trochę na plusie, żebyście to zabezpieczyli. Jeśli rynek gwałtownie spadnie, no to Wam tutaj wejdzie ta pozycja, później sobie pozamykacie to wszystko. I taki nawyk mi został właśnie po tym rozgrywaniu dolara australijskiego w nocy. Czyli wchodzę, mi na przykład 50 pozycji co 2 pipsy, bo jest rucho 100 pipsów, no to macie 50 razy wielkość lota, czasami nawet tam było po 100 lotów, dajecie od razu 100 lotów na shorta i zamykacie po prostu sobie później, bo jeśli zamykalibyście pojedynczo te pozycje, no to rynek w drugiej sekundzie już jest zupełnie w innym miejscu, także to jest taki nawyk. Kolejna rzecz, o brokerach polskich możecie zapomnieć. Od razu mówię. Żaden polski broker tutaj nie pozwala obecnie na piramidowanie, jest lewar 1,20 na indeksach. Co? Ale co, 1... jak porosnie to nie pozwala, zachaj z brokera nie waluj. To też, też. 1,30 na foreksie. Dodatkowo też macie 10 tysięcy na balans, i jeśli wasza pozycja już zarabia 10 tysięcy, kolejne, to nie możecie użyć tych 10 tysięcy. Naprawdę? Żeby tutaj całością 20 tysięcy. To ja bym nie zrobił w wyniku. W takich tysiąc. zasadach to by nie dał rady, nie? Totalnie nie da rady, bo czasami jest właśnie jak u tym etor. Są stop losy na pozycjach. Naprawdę tak jest, na że co? Balans. Masz twoja kasa, zarobiłeś I, i co? Nie i możesz teraz. tego użyć dalej? No dokładnie, tak jest u polskich brokerów. Ale chamstwo. <laughs> I to od 2017 roku, także S już to 5 lat trwa. Ja nic o tym nie wiem, sorry, ominęło mnie nie, chyba. Nie coś. wiesz, bo nie korzystasz z polskich. I to jest tak. Także przestrzegam, jeśli ktoś w ogóle chce piramidować, to nie u polskiego brokera. My jesteśmy traderami. Większość tutaj ceni taką może nie wolność. Im większa, narki. tym lepsza. Słuchaj, to jest profeska musi być. nie? Piramida się używa, dopiero lewar się używa jak budowujesz pozycję. Ale najlepiej mieć lewar nieograniczony. <laughs> Nie trzeba z całości korzystać, ale najlepszy jest nieograniczony level. Taka prawda. Jak już jeździć, no to mamy Formułę 1, albo w Polsce no macie ja chcę, tak, no. jakieś rowery do jeżdżenia. Z Jest wiele tam brokerów tam. Innym razem może pogadamy. Tak, temat brokerów to jest w ogóle na inne spotkanie. Także mamy dwie godziny spotkania. Ja jeszcze Ci raz temat Wielkie dzięki za podzielenie się wiedzą. Starałem się zrobić tak, że ci, którzy chcą, to będą mieli dużo pracy domowej do zrobienia i mogą faktycznie z tego wyścigu, wyścigu szczurów sobie wyjść. Nie? Dzięki temu. Zrobimy głosowanie na możliwą drugą część. Tak, jak że... nie, to wiesz, dzięki tam kiepiek traderów. starałem się jak mogłem i tyle. Także powodzenia w następnym możliwym tutaj w piramidowaniu danego ruchu, danego swingu i nie gridujcie, tylko Cielo piramidujcie da... zyski. Dokładnie.